wojewódzki Kędzierski. Zapraszają Piotr Kędzierski i Kuba Wojewódzki. Partnerem podcastu jest Buch. Bezalkoholowy. Drugi maja, minęła godzina 20. Dzisiaj mam 40 urodziny. To ważny dzień. I z tej okazji... Ty masz naprawdę tu naprawdę dziś? Naprawdę dziś? To co myśmy wczoraj... Taki stary? No właśnie, stary. A zobacz, a zaczynałem pracę z młodym. Aha, widzisz? No, i tak to moi jest. Drodzy, Kuba z tej okazji w prezencie podarował mi rozmowę z Postrachem Starachowic i Postrachem Opola. Pani Ela Zapędowska, dzień dobry. Witam. Margaret Thatcher polskiego show biznesu. Żelazna dama piosenki. Nie wiem, co powiedzieć. Madeleine Albright, ale ciągle żyjąca. Tak, no, tutaj wiele porównań nasuwa się nam na język. Dzień dobry, dosyć już tego. Ela, ja zacznę grubo i troszkę publicystycznie. Nie wiem, czy pamiętasz, byłaś kiedyś u mnie w programie, w moim, gdzie byłaś gościem obok Jacka Kurskiego. No oczywiście, że pamiętam, jakbym mogła zapomnieć. No właśnie, powiedziałaś wtedy, co było zresztą przedmiotem i mojej dumy i wielu komentarzy, patrząc mu prosto w oczy, to było jeszcze przed 15 rokiem, jak ja nienawidzę tego PiSu. Tak. Jakbyś dzisiaj... W uczuciach jestem stała. No właśnie, jakbyś dzisiaj zupdate'owała, bo oni jeszcze byli przed zawłaszczeniem tego, co... Jeszcze byli grzeczni. Tak, no. Powiem tak. Ja może nie jestem najmądrzejsza, ale mam jakąś taką cholerną intuicję do sytuacji. Ja właściwie to wszystko przewidziałam, tylko nie spodziewałam się, że to zabrnie tak daleko i że społeczeństwo będzie z tego powodu zadowolone. Ale na czym opierałaś swoje przepowiednie? Na nim? Na, nie wiem, na minach, na mimice? Na intuicji, na tym, co oni gadali wtedy. Jakie oni brednie próbowali wmówić ludziom myślącym. Mhm. To naprawdę dokładnie to pamiętam i myślę sobie, że tak jak powiedziałam, ja w uczuciach jestem stała, ale oni nie zrobili ani kroków w tym kierunku, żebym ja zmieniła zdanie, wręcz przeciwnie. Poszli tak daleko, że właściwie w tej chwili należy krzyczeć ratunku. Ale oni są w tym, co robią, bardzo skuteczni. Oczywiście. Ale mówisz ludziom, ludziom myślącym, a nie masz wrażenia, że to jest bardzo wykluczające dla tych, których frazeologia, język, emocje, a nawet grzebanie w polskich lękach odpowiada? No, cały czas dzisiaj około 40% ludzi odnajdują się w tym projekcie historyczno-duchowo-moralnym, który proponuje nam PiS. To co, ty jesteś z tej lepszej Polski czy z gorszej? Ja uważam, że z lepszej, ale czy ja wiem? Okej, a zabawmy się w taką grę, że jesteś jurorem, a Jarosław Kaczyński i to, co z Polską uczynił 2015 roku, jest jego dziełem, jest jego utworem. Jaki werdykt jako taki juror wydałabyś na Jarosława Kaczyńskiego? Tak serio. Tak serio. On stoi przed tobą i mówi: panie Elu, to jest Polska, którą uczyniłem. Polska na miarę moich marzeń, moich wyobrażeń i naszych... Powiedziałabym, że jest gorszy niż Disco Polo i wszystko, co się wydarzyło najgorszego w Polsce, w polskiej muzyce. Nawet gorszy niż Szymon Wydra? Gorszym. Niż Pektus? Gorszym. Niż Zenek Martyniuk? Gorszy. Niż Gosia Andrzejewicz? Ratuj, Piotr. O, co do Gosi, tutaj, to wiesz. Andrzej Gosiewicz. Ale tutaj też jest tak, że nie przewidziała pani, że to tak zabrnie z tym Kurskim, ale z Disco Polo to samo. Nie przypuszczała pani, że to się stanie mainstream absolutny w tym Naprawdę kraju. Nie przypuszczałam. Sądząc, że będzie bardzo źle. Ale nie sądziłam też, że oni dojdą do władzy i że będą tak długo fikać. A mówisz o tym, że Disco Polo doszło do władzy, czy że prawica radykalna? Że prawica radykalna doszła do władzy i że przez tak długi okres czasu rządzi. Mhm. No, czy to nie jest zbliżona estetyka trochę? Polityczno-muzyczna? My jesteśmy przaśnym narodem. I wszystko, co przaśne, się podoba. Ale przaśnym, to znaczy, odwołujesz się do tego postchłopskiego pochodzenia, o którym też każdy z nas próbuje zapomnieć, a które ma de facto? Tak. Okej. Okay. Tak, to wyłazi. Rzeczpospolita ludowa. I to wyłazi w obyczajowości, w programach telewizyjnych, nawet radiostacji prywatnych. Mm-hmm. Więc myślę sobie, że na tej przaśności bardzo wiele osób świadomych tego, że taki jest naród, bardzo dużo wygrywa. No ale populizm szeroko rozumiany, nawet w kulturze, to są proste odpowiedzi na trudne pytania. Czasami
prosta piosenka jest prostą odpowiedzią na proste emocje, więc może są ludzie, którzy potrzebują takiej terapii. Wiesz co, uważam, że wiesz, jednak rozróżnijmy prostość od prostactwa. Mhm. Dla mnie to wszystko, co się dzieje, to jest prostactwo. Ja nie jestem w stanie oglądnąć żadnego programu telewizyjnego, rozrywkowego. Mhm. Niezależnie od... Ale moja świętej pamięci mama, o której tak często rozmawialiśmy, zawsze mówiła... Nawet ją poznałam. Tak. Nie narzucaj światu swojego formatu. To, że ten świat nie przystaje do wrażliwości Elizy Zapędowskiej, to nie znaczy, że on jest zły. Oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście, że nie jest zły. Bo ja czuję taką trochę taki... moralną wyższość u ciebie, jak o tym mówisz. Słuchaj, bo nudzę się, brakuje mi inteligentnej rozrywki, brakuje mi inteligentnych konferansjerów na koncertach, brakuje mi w ogóle inteligentnego podejścia do słowa polskiego, do formułowania myśli. Wszystko stało się przaśne. Mhm. Ale no Piotruś... Bo jestem trochę młodszy. Ode mnie, nie ode Eli. Cztery dychy, dziadu. Ledwo. Zaraz będę cię prosił o śpiewanie, ale a może mogę prosić o przykłady takiego właśnie artysty, takiego konferansjera, takich widowisk, które no kiedyś były, a teraz nie ma i być może nie ma na nie. Lucjan Kedryński, to nawet ja wiem. Trzy słowa. Lucjan Kedryński, niekoniecznie się nim zachwycałam. Natomiast już Krzysztofem Materną, tak. Andrzejem Poniedzielskim, tak. Ale bo tam był humor. U Kedryńskiego nie było humoru. Tak. Nie było humoru. Wojtek Młynarski też miał humor. No, Wojtek Młynarski, ale... który był, no... Powiedzcie mi, bo wy jesteście starymi wygami show biznesowymi. Akcentować te różnice pokoleniowe. Ale to ja tylko w kierunku ciebie, bo tutaj ustaliliśmy z panią, że jesteśmy rówieśnikami. Czy to nie jest tak, że wtedy 30, 20, 40 lat temu telewizja miała dwa kanały, nie musiała rywalizować o oglądalność, więc mogła serwować teatr telewizji, kwant, laboratorium i najwyższej być próby, może, tak próby rozrywkę. Być może tak było. Przejście na kapitalizm, jak na inną religię prawie, dał bardzo złe efekty. Wszystko no bo zaczął rządzić rynek. Oczywiście, a GUS to miazmata. No. Dokładnie tak. Jezu, jak to wytłumaczyłem, jak Balcerowicz. Ta miazmata to musisz wytłumaczyć. Ale żeby nie było za miło. No. Elunia, kocham cię jak niewiele starszą siostrę, ale bardzo brutalnie oceniłaś ostatnio debiut muzyczny w hip-hopie albo w czymś podobnym syna Edyty Górniak, Alana. Nie wiem, czy pamiętasz ten utwór. Słuchaj, nie pamiętam tego utworu, ale... Mam bada utwór. Ja wiem. Słuchaj, oceniła mnie bardzo krytycznie, bo prawdę mówiąc, niedobrze słyszałam przede wszystkim... nie mogłam odtworzyć tego na... Warstwy literackiej. Przestań. Słuchaj, to było oczywiście tam hip-hopo podobne. Ja trochę słucham hip-hopu i niektórymi utworami naprawdę jestem zachwycona. Przede wszystkim one niosą w sobie jakąś myśl, jakieś przesłanie. A ja bym poprosił o przykład tak złośliwie. Wiesz co, nie podam ci... Przecież wiesz, że moja pani Zosia, jak mi nie przeczyta w komputerze, to ja nie wiem, kto śpiewa. Okay. A skąd wiesz, że to nie jest na przykład artysta zagraniczny, że ona ci puszcza, mówiąc, pani posłucha to Mata, a tam leci na przykład Tupac Shakur. Słuchaj, Mata jest zachwycający. Mata jest zachwycający? Mata jest przede wszystkim inteligentny. No to jest inteligencki rap. A kto jeszcze? Tako? Sokół? Nie się chłopaki, Young Leosia, słuchając nas, ucieszą. Widziałam paru u ciebie w programie. Ostatnio był bardzo fajny Janek Rapowanie. Bardzo fajny. Inteligentny super, chłopak. Świetny chłopak. Mhm. Ale mnóstwo jest takich ludzi młodych. Nie to, że nie ma, że wypadli, że tylko głupki zostały. Nie jest tak. Jest fantastyczne grono ludzi, którzy myślą, którzy mają coś do powiedzenia, którzy mają mądre rzeczy do powiedzenia, niezależnie od wieku. Mhm. Jest tam nawet małolatów, takich nastolatków, którzy mają coś do powiedzenia. Na razie nie na, nie na antenie, ale... Nie był Szczyl ostatnio, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę. Taki chłopiec z wytatuowaną szyją. Tak. Też bardzo tak. bystry. Bardzo... Tak. Ten, co powiedział, że jak zarobił pieniądze, to spłacił długi matki. Tak, tak. To dla niego było moralnym priorytetem. No przepięknie. Rozwalił mnie. No dobrze, ale nie masz takie wrażenie, że kiedy zadzwoniono do ciebie w sprawie Alana, który zresztą ukrywa się pod pseudonimem, chyba Enzo, to cię trochę poniosło, że on ma w dupie dykcję, że niewyraźnie śpiewa, że to wszystko okant dupy potuc. Chłopak ma 18 lat.
18 lat ma parcie na szkło pewnie i bardzo chce robić to, co zaczął. Nie wiem, czy go rynek nie zabije, bo są lepsi, wiadomo, ale też ma 18 lat. No i wychował się w takich warunkach, jakich się wychował. Przy takiej matce, która plecie takie bzdury, że pół świata się śmieje. Więc... I ona chyba na lokalnym rynku, jeżeli chodzi o sprawy covidowe, sprawy kart kredytowych. Halloween. Znacie angielski. Tak, Halloween. Ta. No ona więc... chyba jeszcze nie eksportuje swojej idei. Ale... Wiesz co, no znam mało latów, większość jest głupsza od niego, ale też jest część mądrej. Ale poczekaj, Elunia, oboje jesteśmy doświadczeni, Piotrek ma dopiero 40 lat. Jak masz ojca tak trudnego, jakim był Darek Krupa, i matkę znaną w takiej skali, jaką trudno w Polsce znaleźć, to całe dzieciństwo w tabloidach, łącznie z tym, że tak. Nawet obsrana pierucha Alana była na pierwszej okładce, to nie powinniśmy być bardziej wyrozumiali, że on ma patodziedzictwo, na które nie zapracował? Oczywiście, że tak, ale dlatego też jestem wyrozumiała w stosunku do niego. Bo jeżeli on się weźmie za siebie, poogląda trochę świat, posłucha innych, jeżeli będzie umiał słuchać, to kto wie, może coś zrobi za 2-3 lata, może coś wymyśli fajnego. Więc ja go nie krytykuję, poza tym go nie znam, nie rozmawiałam z nim w życiu i nie wiem, jaki to jest dzieciak, bo to jest dzieciak. On wszedł się zachłysnął, bo to mu pewnie trochę imponuje, jak ten świat show biznesu, bo on trochę imponuje ludziom. To jest trochę case Kukulskiego młodego. Tak. Nie uważacie? Tam tak, bo bardzo podobna historia. Ale tam od razu uderzył w karykaturę, bo jemu się wydawało, że on mieszka w Miami, a mieszkał chyba gdzieś na Żytniej. Tak. To było śmieszne, już o tym zapomniałam, w ogóle zapomniałam o jego istnieniu. I myślałam sobie, że to jest rzeczywiście bardzo podobne. Ale mi się w ogóle wydaje, że ta Chinka czy Kulinka to była tego Kukulskiego. Panki Filon. Tak. Ale no dobrze, no jeżeli ktoś odsłucha tego podcastu za rok, to jest szansa, że po prostu nikt nie będzie pamiętał o tym, co Alan wykonał. O utworze Lambada? Ale chodzi o to, że Piotruś, skreślamy kogoś na początku kariery, a ja i Ela, jak mało kto w tym kraju możemy powiedzieć, co to znaczy dmuchnąć komuś skrzydła, mówię o naszym programie sprzed 22 lat, albo komuś te skrzydła połamać. Rosną, albo sobie sam połamać. Nie masz takiego wrażenia, że jednak także nasza współpraca i to wszystko, co zrobiłaś, zapracowało na taką opinię Eli Zapędowskiej, że twoje zdanie jest albo stygmatem, albo jest pewnego rodzaju wyróżnieniem. I że ten chłopak dostał po prostu w pierdol od pani profesor. Nie dostał takiego w pierdolu. Wcale nie. Powiedziałam tylko o dykcji i powiedziałam, że to nie jest taki jakiś, wiesz, że szczelnie nie urywa i też nie zachwyca. Wiesz, dla mnie, jeżeli ja słucham czegokolwiek, przecież ja się wychowałam, ja mam 120 lat, 100 lat nie było hip-hopu i teraz przez te 20 lat, co żyję, on zaczął istnieć. I to nie jest muza mojego życia, ale ja słyszę i ja wiem, nie, ja wiem, co mi się podoba. A chcesz powiedzieć, że ty też recenzowałaś ten utwór jako hip-hopowy? Wiesz, z elementami, no. Ale poczekaj, ale naprawdę uważasz, uważasz, że masz kompetencje do tego, żeby... Kuba w ogóle się nie czepia i mnie, bo jak ci powiedziałam, to nie jest muzyka mojego życia, ja nie odróżniam niuansów, które wy macie obcykane w każdych palcach. Dziękuję. Dobra. Ale z tego, co pamiętam, pewien serwis o nazwie Plotek czy Polotek nazwał cię cenioną krytyczką muzyczną. A niech mnie nazywają. Wiesz, jak mnie już nazywali? Wredna Żydówka, stara ubeczka. Różnie mnie nazywają. Ale jeżeli już, to na Żydówkę średnio. Na ubeczkę to może... Na ubeczkę to wyglądam, ale na twarzy tego nie było to nie bardzo. No nie. No, ale naprawdę cię nazywali, że jesteś wredną... Ale oczywiście. Zresztą po Idolu, po wypowiedzi w Idolu, kiedy zmasakrowałam jakiegoś takiego młodego człowieka, co na wesołkach grał i śpiewał jakąś bogojczyźnianą piosenkę i na to zareagowałam. A nie, to w innym programie było. Tam się pomyliło. No dobrze, no, ale no tak. Dobra, to teraz tak. Kuba robi szum wody, a ja zaczynamy dzisiaj audycję z grubej rury. Potem zajmiemy się życiem prywatnym i tym, pierdołami. Co... I pierdołami. Myślicie, że ja wam będę opowiadać. Jest katastrofa. Jest wyspa bezludna. Szum morza poprosi. No. Elżbieta Zambędowska jest na tej wyspie. No. I płyną dwie szalupy. Jedna może odpłynąć, a drugą trzeba przygarnąć. Na jednej jest Doda, na drugiej jest Edyta. Z kim spędza Ela Zapędowska resztę życia, być może na tej wyspie? Już jestem na plaży, mogę przestać. Tak. Teraz wieje. Piotruś. O Jezu, pokręciło cię. No ale dobra.
No. Odpowiadam. Bez dłuższego namysłu. Mhm. Z Dodą. Ja Dodę lubię. Ja się z nią nie zgadzam, ale ja ją lubię. Ona ma pysk niewyparzony, ale ona ma przekonanie o tym, co mówi, stuprocentowe. Tam jest na swój sposób wrażliwa i jest inteligentna. Zgadzam. Mało tego, ma niezły rokowy wygar. Ma wygar niesamowity i zawsze miała. A dlaczego ona próbuje w takim razie swoich sił w popie, gdzie wychodzi jej gorzej? Bo nie miała dobrych rokowych numerów. Mhm. I szuka ścieżki, ale przecież nie ja jej, bo to jest Rosła Dziewucha, nie ja jej będę tłumaczyć, co ona powinna śpiewać. Ale widziałaś kupiki diabła w jej oczach? Ale pewnie. A kiedy? Podczas wywiadu ostatniego, który oglądałam w internecie. A, w Hyde Parku była. Była. Być była. Może. I tam pani był ten diabeł. Bo z tego, co pamiętam, to jej mama przysłała ją do ciebie. Tak. No. I co? I ty zobaczyłaś już wtedy, bo ja ją poznałem bardzo dawno temu i zgadzam się z tobą. Bystra, inteligentna, złośliwa, bardzo niezależna, ale mam też takie wrażenie, że ma gigantyczny problem z poczuciem własnej wartości, dlatego chce, żeby cały świat jej się kłaniał, a jak może, się nie kłania, to walczy z tym. A może światem. To jest też tak, z tego powodu, co powiedziałeś, że słucha się złych doradców. Słuchajcie, to jest przecież naturalne, że młody człowiek, który jest otoczony wrogami zewsząd, będzie słuchał tych, którzy mu kadzą. I to jest normalne, naturalne. My też wolimy tych, którzy... ja nie bardzo. Ale ja jestem stara i mam prawo. Już nie bardzo. Natomiast każda młoda dziewucha wypuszcza na rynek jakiś utwór i kogo ona będzie słuchać? Tego, który zachwali w jakikolwiek sposób ten utwór. Mnie się wydaje, to trochę że... stawiasz ją w pozycji osoby bezkrytycznej albo nieposiadającej własnego zdania. A ja mam wrażenie, że ona wie dokładnie, co chce robić, bo to Piotrek uprzedził trochę moje pytanie, bo zarówno Dorota, jak i Edyta mają gigantyczny potencjał gwiazdorski. Tak. Elektryzują ludzi, przyciągają uwagę, koncentrują tą uwagę, pławią się we własnym narcyzmie. Są atrakcyjne wizualnie, to jest też bardzo świetnie ważne. Śpiewają i obie kariery są niedoskonałe, wręcz powiedział ułomne. Tak. I znajdź wspólny mianownik. Wspólny mianownik, repertuar. Ale co, dobór ludzi? No bo oni chyba nie komponują, z tego co pamiętam. Edzia. One nie komponują, ani Edyta, ani Dorota. Natomiast umówmy się, w Polsce mało jest takich kompozytorów, którzy by napisali dobry utwór dla Edyty. Czyli taki z długim dźwiękiem, z dobrym canto. Tak, musicalowe, szerokie utwory typu Whitney Houston. Okay. Ona się Celine Dion taka? Tak. Ona się w takich utworach czuje najlepiej, a wybiera taneczne. Już Temu. Nie. Już nie. Nie wiem, czy nie słuchałaś. Parę dni temu była premiera jej najnowszego singla W Tobie jest światło. To jest współczesna pieśń modlitewna, gdzie canto brzmi Ufam Tobie, miłosierny Jezu, wybaw nas. No, gratuluję. No, coś pięknego. Ale dlaczego kpisz z wiary? Ja nie z wiary, z utworu. Kpię. Ja znam mnóstwo utworów przecudnej urody, które napisała siostra Brygida razem z księdzem tam jakimś Lukasem. Więc wiesz, to są wszystko arcydzieła. Ale poczekaj, a może to jest tak, i tutaj odwołuję się do twojej przewrotności, że ona tak wysoko zawędrowała, osiągnęła taki poziom kariery, że każdy ma w głowie, tak jak kiedyś na Marilyn Monroe czy Marlona Brando, że każdy z nas ma pomysł na jej karierę. A jej karierą jest to, że ona śpiewa dzisiaj utwór Ufam Tobie, miłosierny Jezu. I naszym obowiązkiem jest albo to akceptować, albo zmienić obieg swojej czci. Kuba, powiem ci tak. Przede wszystkim nie słuchałam tego utworu. To jest trochę ballada. No nie powiem, że to jest Celine Dion, ale to jest taka ballada, tylko... Wysłał do mnie od razu, jak odsłucham. Tak, zamiast tam hedonizmu i miłości and I will always love you jest Jezu, wybaw nas. Słuchaj, niech ona śpiewa, co chce. Byleby to było na jakimś poziomie artystycznym. Ale wiesz, przekonanie to jest między innymi też charakterystyczne dla Polski, że co o Bogu i Janie Pawle II, to wszystko jest dobre. A jest wszystko dobre. A jest mnóstwo kiczu, koszmaru. O pomnikach? O pomnikach mówię. Ja lubię płaskorzeźby z papieżem, zawsze są spoko. To są, słuchajcie, przerażające. Że żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć złego o pomniku, to się mówi źle o Janie Pawle.
No przecież tak nie może być. A powiedzcie mi, bo tak wracając do początku naszej rozmowy, czy może to już przestał być ten czas, kiedy my wyznaczamy, ewentualnie ci, co znają się na robocie i znają się na sztuce, że my już przestaliśmy wyznaczać trendy i z naszym zdaniem, nie, z naszym, bez przesady, zdaniem ekspertów już przestają się ludzie liczyć. Ale ja się nie czuję ekspertem, ja się też nie czuję ekspertem. Ja uczestniczę w tym rynku. Nie, ale no zobaczcie, Edyta też wypowiada się na tematy medyczne, nie będąc lekarzem i w ogóle... Ale internet połączył bełkot całego świata w strumień świadomości, z którego albo czerpiesz, albo nie, bo ja mam takie wrażenie, Ela, jak o tym mówisz, to zaprzecz albo uderz mnie w łapy, ale mam wrażenie, że ty masz ciągle żal do Edyty, że ona nie wykorzystuje swojego talentu. Tak, bo ja mam żal do niej, bo to naprawdę niebywały talent wokalny. Niebywały zupełnie. I taki z intuicją. Co to ja pamiętam, mówię o pracy, którą nie na początku drogi wykonywałyśmy, tylko już w Buffo. Ona miała 14, jak ona trafiła do Opola, bo mi to opowiadała. Tak, ale śpiewała potem... disco polo chyba, tak? Nie. To znaczy ona w takim zespole dyskotekowym śpiewała. No, tylko disco. Ale nie wiem, co ona tam śpiewała, ale tam coś tam gra, nie pamiętam. Mhm. W każdym razie to nie były wysokie loty, ale to były standardy jakieś tam. Ale czy taką rzecz, jak się widzi taką małą dziewczynkę, która wydaje z siebie dźwięk, to od razu się wie, że to jest po prostu perła, którą właśnie się znalazło? Piotrek, to różnie. Ale jak ją widzisz 3 razy, to już wiesz. A w którym momencie ty wiedziałaś? Bo ja ją poznałem bardzo dawno, chyba też wtedy byłaś, na premierze Metra. To było naprawdę bardzo dawno. I jak gadałem z nią w garderobie, to wszyscy chyba czuliśmy, że ta dziewczyna zawędruje daleko. W niej było wszystko. Ona była egzotyczna, odważna. Tak. Ona wyglądała jak gwiazda z jakiegoś egzotycznego kraju. Tu przyjechała pokazać, kto robi porządek na scenie. Tak jest. No i co nie wyszło? Wszystko. No nie, ale i tak Edyta miała więcej szczęścia niż Dorota. Bo Edyta miała Kubiaka, który był kompletnie nietuzinkowym człowiekiem. Dodajmy, sponsor, mecenas, może też sponsor, partner. Mecenas Metra. I dzięki niemu się mogły pewne rzeczy wydarzyć. On ją potraktował jak młodą, prawdziwą gwiazdę. On ją obwoził po świecie, tłumaczył jej pewne rzeczy. On jej dobierał studia w Londynie pod barwę jej głosu. No. On miał ogromne możliwości i finansowe, i osobiste. On jej pokazał, jak świat wygląda. On jej wytłumaczył parę rzeczy. Ale ona nie wytrzymała tego. A czy ona dalej ma warunki, żeby być najlepiej śpiewającą kobietą w Polsce? Oczywiście, że ma warunki. Ale oprócz warunków już wszystko zaczyna więdnąć. A to dlaczego tak często śpiewa z playbacku? Nawet na chyba ostatnim... Wiesz, ja nawet tego nie wiem. Ale czy jest termin przydatności do spożycia głosu? Myślę sobie, że trochę jest, trochę nie jest. Nie wiem, jaka ona jest teraz, bo ja jej nie widziałam z 20 lat. O nie, krócej, z 10 na pewno. No, dla mnie tam 10 czy 50 to wszystko jedno. Po prostu biedna dziewczyna, która się zapędziła w jakieś samouwielbienie, w jakieś... Ale to przypadkiem może nie inni zapędzili ją w to samouwielbienie? Że ją odcięli trochę od świata? Piotrek, nie wiem tego. Nie wiem tego, wiem tylko, jak ona nie szanowała ludzi. No właśnie, bo Edycie bardzo wiele osób, ja też miałem okres bliskiej przyjaźni z nią, zarzucało, że ona instrumentalnie traktuje ludzi. Tak. Czułaś się tak kiedyś? Ależ oczywiście, że A jak to wygląda, czym to polegało? Kuba, wiesz co, ja nie jestem z tych grzebiących w przeszłości i wyciągających jakieś, wiesz, złe doświadczenia. W ogóle mam obrazy, mam takie, wiesz, podsumowania, takie synteski. I wiesz, ona myśląc, że mnie, że spowoduje jakieś, wiesz, stara już wtedy, bo 40-paroletnia dziewucha, nauczycielka śpiewu z Opola, czyli z prowincji,
jeżeli mówisz ona... Mówisz o sobie. Mówię o sobie, jeżeli ja jadę na koncert Edyty i ona mnie wywołuje z rzędu i ja się muszę stanąć i ukłonić, to dla mnie to jest gorszy stres, niż bym miała tu wejść na stół i zatańczyć kankana. Ale dlaczego? Skąd ty taka byłaś skromna? Bo ja nie lubiłam nigdy pierwszego planu. Szczególnie przez pierwsze 3 sezony Idola. Ale słuchaj, to spadło na mnie jak nieszczęście. 9 milionów ludzi oglądało finał, przypomnę. Okej, ale Kubę, ja tego nie znoszę do dzisiaj. Ja wiem, no znam cię trochę. Nie lubię tego, źle się czuję na pierwszym planie. Ale w Edyty wyobrażeniu, to, że ona mnie postawiła na baczność na koncercie, na przykład pierwszym, Carrerasa, mhm. gdzie Carreras fałszował strasznie, byłam strasznie zniespaczona. Naprawdę fałszował. Fałszował Carreras? Tak. I to jeszcze jak? Nie ma już nic świętego. No nie ma. No niestety. I właśnie panie siedzące, takie mniej więcej w moim wieku, z tyłu boski krzyczały. I ja sobie przy tej edukacji muzycznej, jaką mamy. No ale właśnie, ale czy to było tak, że pani się wydawało, pani słyszała to, że on po prostu fałszuje, a reszta tego nie słyszała? Widocznie tak. Ale Ela jest jak nietoperz. Słyszy dźwięki, które są niedosiężne. Tobie i mnie. Nie, już nie przesłuchaj. No dobrze, ale poczekaj. Ale Ela, wyobraźmy sobie, bo też ta audycja taka jest. Gdybyś miała wyabstrahować całą tą sytuację dziś i doradzić 3 kroki, które twoim zdaniem powinna zrobić Edyta, żeby przywrócić karierze blask i rangę, jakie 3 kroki byś jej... Ja nie wiem. No, ale... Kuba, ja już jej teraz nie znam. Ja nie wiem, co jej się w głowie tam stało, pod tą kopułką się wydarzyło tyle rzeczy, których nie da się odkręcić. Ja nie jestem, wiesz, dobra rada. Ja nie jestem ani wróżką, ani dobrą radą. W związku z tym trudno mi powiedzieć. Trzeba by było parę rzeczy odkręcić. Przede wszystkim, wiesz, odsunięcie się od ludzi życzliwych. Mhm. Życzliwych i zawodowych. To jest pierwszy błąd. Mhm. Ona to zrobiła. Ona to zrobiła nie najmniej w moim wypadku, bo ja byłam dalej prowincjonalną nauczycielką z Opola, która się naraz znalazła w prowincjonalnym mieście Warszawie. Mhm. Na tych samych warunkach. Mhm. Okay. To jeszcze było przed Idolem, przed wszystkim. No dobrze, czyli poniekąd mamy pierwszą sugestię. Wróć do ludzi, którzy są ci wartościowi i życzliwi. Przecież pamiętasz opowieści Jacka. Oczywiście. Pamiętaj, jak ona siedziała u niego w domu pod fortepianem. No i szukali wspólnych tekstów, wspólnych emocji. Dokładnie. Bo to było 20 parę lat temu. Dokładnie. No dobrze. Widzisz, to są takie rzeczy. Wiesz, mówię o realizatorach dźwięku, mówię o muzykach. Przecież stanowimy dość małe środowisko, wszyscy się znają. Teraz z tym młodym pokoleniem już się nie znam, ale z tymi starymi wszystkimi szarpidrutami ja się znam i oni mi opowiadają o swoich wrażeniach. Jeden chłopak, znakomity muzyk zresztą, specjalnie przyjechał na próbę do Opola, żeby zobaczyć, jak Edyta pracuje z orkiestrą. No to się przekonał, ale mówi, ale że... Ale jak pracuje? Dobrze, źle? Potwornie ich tak traktowała jak najgorszych pastuchów, którzy grają na złych fujarkach. Czyli rozumiem, diwa przez małe D. Dokładnie. Po czym wychodzi do publiczności i mówi, wspaniała orkiestra i się zachwyca. Więc to jest... A nie masz wrażenia, że to jest cecha charakterystyczna polskiego show biznesu? Taki kontrplany w kursie kolizyjnym etyka i prawda? Etyka, i moralność. To tak było od początku tej historii, czy dopiero ja w pewnym momencie tak był zwrot akcji? Od początku, że ona to ukrywała, ona to taiła. I ja się wypowiedziałam z rok temu na temat stosunku jej rodziców do niej i czekałam na atak. Nie było. Nie ma do dzisiaj. A skąd wiesz, że karty kredytowe, tak jak twierdzi Edyta, nie łączą się z kosmosem i wtedy wszyscy wiedzą, gdzie jesteś? Skąd wiesz? Ale słuchaj, w ogóle na ten temat nie zajęłam stanowiska. Uważam, skąd wiesz, że słowo Halloween naprawdę nie pochodzi od słowa hell i win? Znasz tyle angielskiego. Na tyle nie znam, ale wiem, że się na pewno kojarzą z czymś bardzo złym. A skąd wiesz, że dla niej, bo ona mi kiedyś powiedziała, brak szczepienia to postawienia na poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Kurczę, chyba tak jak tutaj siedzimy, to wewnętrzne bezpieczeństwo jest dla nas i wewnętrzna integralność jest najważniejsze. W sumie razem mamy z 15 dawek. Tak. I 700 lat. O. Skąd wiesz? No właśnie nie wiem. No dobrze, a żeby skończyć trochę temat tych dwóch dziewczyn, które doceniamy, a ich sytuacja jest taka, że Edytę widzę prawie wszędzie, a Doda ma bardzo dużo banów, tak, bardzo dużo blokad. Ja sam nie mogę jej zaprosić do swojego programu, bo jakimś tam oficjalą u mnie nie jest po drodze.
Nie uważasz, że to jest niesprawiedliwe i szkoda. Nieuczciwe? Właśnie. Szkoda, no ona jest prawdomówna, pyskata i preferuje swoje zdanie. Mhm. Ale też jest mega narcystyczna. Tak. A to jest dobra cecha? Ja myślę sobie, że dla artysty to byle nie prze... żeby nie wiesz, przerysować. Nie przedawkować ego. Tak, ale pogadaj sobie z wybitnymi aktorami, z wybitnymi robimy to, co kompozytorami. No. Oni są bardzo, bardzo mają rozbudowanego. A czy właśnie, bo chciałem się zapytać, bo jeszcze sekundę, mhm. bo te dwie dziewczyny mają jakiś wspólny mianownik, ale czy w ogóle artyści, wokaliści w szczególności, mają jedną cechę, którą choćby przykrywali, to każdy z nich to ma? Mówisz o wybitnych, czy o średnich, czy o kiepskich? Mówię o ogólnie, o kiepskich. Pogadajmy o kiepskich, będzie więcej nazwisk. Kiepskich i średnich też chcę pogadać. Chciałem się dowiedzieć, czy właśnie mają jakieś swoje spaczenia zawodowe i czy istnieje, według pani, pani mi mówi. Szacunek, to gówniarz 40-letni. Idealny artysta, z którym pani chciałaby współpracować, albo ze współpracowała. Swingiem. Chciałbym ze Sting. Czyli szukasz między rówieśnikami. Roxanne. Tak. No Sting jest rzeczywiście, znaczy mam wrażenie, że jemu starość i patyna na głos zupełnie jakby oddziałuje w sposób nie, mega szlachetny. Tak. Ale że może już nie wydobywa takich czystych tonów, ale w ogóle ciągle śpiewa. Ważne, no. Ale śpiewa tak, że ciary. Ale właśnie, czy u Stinga to jest technika czy interpretacja? Bo ja bym stawiał na osobowość. Ja myślę osobowość i interpretacja. Myślę, że chyba da wszystkiego. Że jedno bez drugiego nie istnieje. To prawda. Czyli dla Stinga zostawiłabyś swojego partnera? Kochany, nie jednego. To dobra, a czy ja mogę uzyskać tę odpowiedź na to pytanie, co zadałem 4 pytania temu? Mów. No to ta wspólna cecha. To ja też zadałem to pytanie. I te pierwsze, trzecie... Wiesz co, ligowe... zawody... popatrz, jaka jest różnica ogromna najczęściej w psychice reżysera i aktora. Aktor uwielbia swój głos. Naprawdę... Widać to najbardziej po Michale Żebrowskim, jak mówi. Był tu u nas. Lubię ten wiatr. U mnie też kiedyś. Lubię, kiedy usta kobieca rozchyla. Tak, i to jest... To jest masturbacja. Tak, dokładnie to chciałam powiedzieć, tylko nie chciałam użyć tego słowa. To reżyser co robi? A reżyser nad tym panuje. O, nie każdy. Ale oczywiście, mówię o wybitnych. Mhm. Ale wybitni aktorzy... Czy pamiętasz reżysera, który panował nad nami w Idolu, chociaż jednego? Ja ich bardzo współczuję. Zaraz wracamy, tak słuchajcie. Elżbieta Zapędowska w mojej urodziny. Na długi weekend. A, kochany Piotrusiu, wszystkiego dobrego, żebyś dożył przynajmniej 50. Dziękuję bardzo. Nie, bez brawury. Kędzierski to nasz Instagram, tam możecie wchodzić. My słyszymy się za chwil dwie. Partnerem podcastu jest Buch. Bezalkoholowy. Wracamy po przerwie. Wojewódzki... 100 lat, niech jeszcze trochę żyje nam. Dziękuję, hej. Piotruś, ja nie będę śpiewać, wystarczy, że Kuba fałszuje, ale ja ci życzę naprawdę dobrze. Dziękuję bardzo. Bo ja lubię inteligentnych ludzi i inteligentnym życzę dużo, dużo lat w zdrowiu i w szczęściu. Czyli tutaj jest szansa, że wyjątek będzie. Ja ci nie mogę pożyczyć tego samego. Ale dobra, do tego, co wykonał przed chwilą Kuba wokalnie, wrócimy, bo mam kilka dobrze. Pytań techniczno-zawodowych, ale wracamy do korzeni. Starachowice, Opole. Podobno pani Ela była łobuzem. Miałaś swoją bandę, nazywała się Święta Trójca. Hersztem była pani. Nie, nieprawda. Nieprawda. Ale że Święta Trójca nieprawda, czy hersztem? Przede wszystkim Starachowice to jest epizodik. Miesiąc tam żyłam. Ale poczekaj, data narodzin i miejsce narodzin? Zgadza się. Starachowice. A wiesz, że na stronie starachowickiej Wikipedii nie ma ciebie? Nie ma, sprawdzałem nie ma. Dziś. Tak. No i bardzo dobrze, po co ja? No nie, no. Klucz do miasta. Krystyna Janda uchwałą Rady Miasta z 2014 roku została honorową obywatelką. A ty? No właśnie, ja bez tego nie wiem, czy przeżyję. Czyli Starachowice jest bardziej znany niż ty, choć ale już nie produkują. Jest dużo ładniejszy. A ty ciągle jeździsz. A jak? No dobrze, ale dlaczego cię tam nie uczczono? Nigdy nie miałaś jakichś takich miałam feedbacków? Miałam jakieś takie propozycje, ale przestańcie. No mnie to ani... Ale podczas Idola, który był jednak kontrowersyjnym programem, oni skrywali ten fakt,
wstydliwie? Czy... O Jezu, nie wiem, Kuba. Bo wiem, że Opole zrobiło cię ambasadorem parę ładnych lat temu. Parę lat ambasadorem, a do amfiteatru mnie nie wpuszczali, wiesz? Ty z nimi ambasadorem, to wiesz, daj se spokój. Ale, ale oczywiście, ale że za, tak. Na twarz? Za ale twarz? Słuchaj, ja miałam tam co roku iluś debiutantów. No. No, ale za karę mnie nie wpuszczali do amfiteatru. Ale za to jaką karę? Coś ty wykręciła? Wiesz, co, już nie chcę do tego wracać. Uh-oh. Wiesz, tam był taki dyrektor estrady, który mnie nienawidził, bo widocznie sam mało robił, a ja robiłam dużo więcej niż on i cały jego... I on cię wpisał na czarną listę? I on mnie wpisał na czarną listę, on już umarł. Potem jak wyjechałam z Opola, to ponoć mówił po znajomych, opowiadał, że to szkoda, że Zapędowska wyjechała. Ja sobie myślę, Jezus Maria. O, ale umarł za karę. Ale lista jest? Jeszcze teraz się wpuszczają, czy nie? A teraz nie wiem, bo tam nie jeżdżę. No bo teraz PiS-owski festiwal. No dobrze, ale jeżeli na przykład by się zgłosili ze Starachowic, bo słuchają nas miliony słuchaczy i mówią, ma pani do wyboru bramę, wieżę, ulicę. Kopiec. Plac. Kopiec. Garaż. Kopiec Zapędowski. Ale garaż to tak. To na wielkiego stara. No dobra, ale... Garaż, słuchajcie, przestańcie, to jest w ogóle jak... no śmieszne. No, no wie. Ale możemy wrócić do tego okresu młodzieńczości. Wyrzucili cię ze szkoły? Tak. Za co? Trochę podpadłam panu od przysposobienia wojskowego. A co zrobiłaś? Ale naprawdę za PO można było wyrzucić ze szkoły? Można było, bo to był bardzo... Pamiętaj, to był, w czasach zimnej wojny to traktowano jako taki priorytetowy. Słuchajcie, ja łobuzowałam strasznie. Moi rodzice, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że mój brat był bardzo grzeczny i dobry uczeń, myśleli, że to się przeciągnie na następne dziecko. Ale moi też tak mieli. Nie przeciągnęło. I pamiętam nawet, bo jakoś tak było, że mój brat zdał maturę w średniej szkole, bo to wtedy było 11 klas. I ja tego samego roku, kiedy on odszedł, ja wstąpiłam do tej samej wychowawczyni. Jasne. No i był zestaw nauczycieli podobny, więc i wszyscy nauczyciele. A brat był taki. A mój brat był taki rzeczywiście, tylko że mówił na przykład, dobrze mamusiu, nie pójdę na prywatkę. Po czym mówił, ale jestem zmęczony, szedł spać. Wstawał cichuteńko, szedł na prywatkę, wracał, spał i mamusia była przekonana, że wszystko jest. A ty szłaś na prywatkę? A ja wręcz przeciwnie, szłam na prywatkę, mówiłam, że nie, się buntowałam, robiłam sceny. A jakie części ciała dolepiałaś sobie z plasteliny? Oj, kochany, to piękne. Jaka radość na to. Piękne. Penisa sobie doklejałaś? Nie, penisa nie, ja wtedy byłam bardzo nobliwa jeszcze. No jeszcze. A co sobie dolepiałaś? Ach, dolepiałam sobie na przykład sztuczne wrzody. Na twarzy. Pazury takie długie. Czyli byłaś protoplastką tipsów. Ale w ogóle... Ona wymyśliła. Chciałem powiedzieć, że Marek Sierocki wymyślił słowo cześć, a Elżbieta Zampędowska wymyśliła hasło flashmob. Tam jakieś były numery z okularami, że wszyscy w klasie zakładali. Tak, nie, strasznie rozumiałam. Ale mieliśmy pomysły. Żeby rozdrażnić albo rozśmieszyć nauczyciela. Na przykład nauczyciel miał na biurku swoim palmę, taką jakiś kwiat taki, z takimi liśćmi. I na tej palmie osobiście z plasteliny zrobiłam takiego diabła z takim czerwonym jęzorem, przykleiłam sznureczek i ten diabeł się pochylał nad panem. Ale za to nie wyrzucając, są przygody Marka Piegusa. Ale ty wiesz, ile moja matka zużyła par butów na łażenie do szkoły, a było daleko? Okej. Okay. No to takie, moim zdaniem, takie to trochę sztubackie. No to były lata 30, to inna szkoła. Ale oczywiście, że tak. Tak, wiem, że stuwiłem też. W wojnie to był gorący okres w Opolu. Tak. Ale proszę mi powiedzieć, w takim razie, jak to się stało, że diabeł wcielony, jak mówili o pani nauczyciele, zostaje sam nauczycielem? Ja nie lubię nauczycieli. Sama siebie też nie za bardzo. Szczególnie jak się łapię na tym, że się robię czasami taka nauczycielka. Bo to już jest we krwi, że klaszczę, żeby było ciszej. Ty masz coś takiego, że jak twoja córka hałasowała, mówiła ktoś... cisza, no, dzwonek jest dla nauczyciela. Nie, tak. Powiedz tak... głośno, pośmiejmy się razem. O nie. Siadaj pała. Ale słuchajcie, jak się tyle lat pracuje z małolatami, to jednak wchodzą pewne nawyki. I to jest okropne. Czyli... A zgadzasz się z tym stwierdzeniem młodego Alena, zresztą bardzo trafnym, że jak człowiek nic nie umie, to zostaje nauczycielem, a jak nie potrafi uczyć, to zostaje nauczycielem WF-u?
to ja powinnam zostać w WF-u nauczycielem. Ale poczekaj, a ty nigdy, popatrz mi w oczy. Widzisz mnie? Nie. Dobrze, to wyobraź sobie, że ja mam tu oczy. No, no. A ty nigdy nie marzyłaś o karierze wokalistki? Nie. Ale nie, za szybko powiedziałaś. Nie. Nigdy nie stawałaś, nie wiem, były dezodoranty, jak byłaś dzieckiem już? Nie, nie było. No to z jakąś suszarką albo z czymś, nie? Nie. Z kamieniem po prostu, nie? Z widłami, nie? Nie udawałaś, że śpiewasz przed lustrem? Nie, ale startowałam w konkursie piosenki radzieckiej. O jest. Tak. A to ubeczka. A co tam? Czyli już właśnie... A ubeczka. Iza Trojanowska wygrała nawet taki konkurs. Marzenia o ulicy Zapędowskiej Prysły. Poczekaj, a co śpiewałaś? Nie pamiętam, co śpiewałam, ale wiem, że jednej piosenki nie umiałam tekstu, bo wysłyszeli tam, nauczyciel muzyki wysłyszał, że ja dość dobrze słyszę. Mm-hmm. I tam było startujesz, no nie startujesz. Wiem tylko, tyle pamiętam i często o tym mówiłam zresztą, że dostałam ikebanę. Mm-hmm. Za udział. Mm-hmm. Ale wywalili mnie, bo nie znam tekstu drugiej piosenki. I coś tam kombinowałam, próbowałam po rosyjsku zmyślać, ale to mi nie bardzo szło. A ty gawarysz niemnożka po rosyjsku? Niemnożka, da. Ale poczekaj, no śpiewałaś, czyli gdzieś prowokowałaś los. Bo może ty jesteś, tak jak jestem niespełnionym perkusistą, który się z tym pogodził, to ty jesteś niespełnioną wokalistką, która jebie wokalistów, bo ma w sobie gorycz. Nie, nie. Żółć. Chyba, jak powiedziałam wam wcześniej, ja nie lubię pierwszego planu. Ja się źle na nim czuję. I dla mnie mnie to śmieszy. A co tam ten spektakl? Co udawanie? Ta pozorna ranga? Nie, bo wiesz, ja patrzę na wokalistę, on musi mnie zachwycić, wkurwić, musi mi szczena... Musi mną zawładnąć. Nieważne, czy on fałszuje, czy on nie fałszuje. Masz szansę. Chodzi o to, że on musi mnie zafascynować czymś. No dobrze, ale ja pamiętam, jak ty... nawet chciałem do ciebie dzwonić. Powiedziałaś kiedyś o Cortezie, który jest moim kumplem i jestem jego wielkim fanem, że to jest przykład gościa, gdzie interpretacja jest ważniejsza niż technika, bo jego śpiewanie pod względem dykcji to bełkot. Bełkot. Ale się go słucha i... Ale znasz taki i drugi taki baryton? To jest baryton chyba, tak? On. Ja nie wiem, czy on jest baryton. Wiesz, w muzyce rozrywkowej nie bardzo... Ale ludzie go kochają, bo to jest autentyczne. Bo to jest prawda. Ale no Monika tak. Też kochają, Kazika kochają. Ale oczywiście, że tak. Ale to, bo mam wrażenie, jak mówisz, że musicie wkurwić i porwać, no to trochę jakbyś mówiła o Freddie Mercury. Ale no, wiesz co, bo mnie interesują wybitni artyści. Wybitni artyści muszą tak kto działać. Kto jest twoim zdaniem współczesnym młodym? Na przykład Dawid Podsiadło spełnia... Absolutnie tak. A dlaczego? Bo ja mam wrażenie, że to jest taki, trochę tak jak Ed Sheeran. Taki przecięty chłopak z tłumu, nie najładniejszy, nie najzdolniejszy, jest nasz. Więc go akceptujemy. Nie masz wrażenia, że to jest... Ed Sheeran miał okropne dzieciństwo. Jąkał się, bili go, nosił okulary, był rudy, prześladowany i nagle odniósł sukces, bo opowiedział o tym w normalny sposób. Jego piosenki są banalne. Piosenki, szczerze mówiąc, Dawida Podsiadło, którego cenię, też są banalne. Ale może to one są opowiedziane w sposób niebanalny. Tak, to się zgodzę. I wiesz, i to jest sztuka, żeby o sprawach codziennych umieć opowiedzieć w taki sposób, żeby nie gibać się do jego jakiegoś tajmu tam, tylko żeby wsłuchiwać się i żeby być ciekawym, co jest w następnej zwrotce, co jest w następnym wersecie. To jest dla mnie interesujące. A czyli miał u ciebie kredyt, że byłaś ciekawa, co powie dalej? Tak. A dlaczego u ciebie takiego kredytu nigdy nie miał Robert Leszczyński? Bo miał słowotok, bo mówił bzdury. Wiesz, on nie żyje? Wiem. Byłam na jego pogrzebie. Był naszym kumplem. Był jednym z naszej czwórki. Tak. Mhm. Ja go lubiłam na swój sposób. Ja też miałem z nim kłopot, więc dlatego pytam... Ja go lubiłam na swój sposób. Natomiast z jego zdaniem się nigdy nie liczyłam. Ale wiesz, że to dawałaś temu wyraz? Wiem. Ja też. Pamiętasz, jak nas rozśmieszył, jak wystąpił jako pierwszy z naszej czwórki w reklamie Hyundai'a, bo się okazało, że nie ma prawa jazdy? Tak. Kocham go dziś. Myśmy strasznie z tego drwili. Ale miałem takie wrażenie, że jak mówisz o spektaklu, to on chyba najbardziej z naszej czwórki chciał pokazać, kim jest. Tak, tak. Mm. I chciał to udowodnić. Mm-hmm. Czy myślisz, że talent show w Polsce szeroko rozumiane zdały egzamin? Myślę sobie, że najbardziej Idol.
A nie masz wrażenia, że tylko pierwsza edycja? Nie. Nie. Uważam, że jeszcze pojawienie się Brodki na przykład na rynku. To była trzecia. Tam, gdzie był Maciek Maleńczuk i Maciek Kroko. Tak. Tam było parę w ogóle ciekawych ludzi. I wiesz, to show było jakieś takie mimo wszystko naturalne. Nawet jeżeli ty odszedłeś, to była ogromna strata dla kultury światowej, ale jedna... Wiele osób szlochało. Ja wiem, ale ja też szlochałam. Z pierwszym pomysłem się nie zgadzam. Mhm. A nie masz takiego wrażenia, Ela, bo tu jestem ciekaw zdania Piotra, który pewnie nas ogląda jako młody chłopak, niespełna 20-letni. Pierwsza edycja była prawdziwa, tak jak prawdziwa była pierwsza edycja Big Brothera, bo nas się ludzie bali, słuchali nas i to, co im mówiliśmy, nieśli do swoich rodzin. W drugiej edycji, nie wiem, czy pamiętasz, bili nam brawo, jak szliśmy do toalety, bo chcieli być zjebani przez nas w telewizji. Bo zaczęło być modne, żeby być, a nie odnieść sukces. Zaczęłaś ja nie dziś... wiem. Ja tego tak nie odbieram. Mhm. Mnie się wydaje, że... Myśmy szukali talentów, a potem programy i ludzie szukali poklasku i oglądalności. Potem się to w ogóle wykoślawiło. W tej chwili talent show jest nie do oglądania. Żaden... To jest karykatura. To ja mam do waszej dwójki pytanie, bo ja jestem... dzisiaj sprawdziłem i byłem w szoku, że Idol trwał tylko i wyłącznie 3 lata. Nie? 2002-2005. 4 były edycje. Jeszcze potem 2017. I piąta edycja, która została olana przez wszystkich. No i właśnie... A tam były 2 niezłe talenty. A pamiętasz nazwiska? Była taka dziewczynka, która zajęła chyba 2. czy 3. miejsce, albo to znaczy, że była w finale. Nie pamiętam, jak ona miała, już nie pamiętam. I był taki Cortez 2. Okej. Okay. Taki wyglądał trochę jak morderca z wyrokiem w zawiasach. Świetna rekomendacja na plakat. Nieprawdopodobnie wrażliwy i z nieprawdopodobną siłą, ale też się dał chyba... Ale nie masz wrażenia, Ela, że to, że ludzie tak pamiętają naszego idola, szczególnie pierwszego, było efektem także tego, że my przeginaliśmy, bo nam wolno było wszystko. Ale oczywiście, że tak. A miałaś wyrzuty sumienia? Nie mam żadnych wyrzutów sumienia. A ty? Ty żałujesz? A ja mam takie wrażenie, że nie wiem, czy pamiętasz, myśmy się już do tego stopnia umawiali, że wchodził chłopak, który śpiewał zawodowo, myśmy go, za przeproszeniem, objebali, mówiliśmy, że jest beznadziejny, mówiliśmy mu ad personam uwagi, potem było głosowanie, jestem za. On był blady. Tak. Albo wchodził człowiek i po jednej nucie mówiłem, przepraszam, dziękuję, do widzenia. Albo przerywałem, pytałem, w jakim to jest języku. Byliśmy straszni. Dzisiaj teraz byli na celowniku obrońców praw człowieka. No, mobbing i molestowanie. Wiesz, to najbardziej byłeś ty. Mów za siebie. Dobra. Ja pamiętam, jak ty mówiłaś, fajnie śpiewasz, sobą widzę, mordę masz wyjściową. Tak mówiłaś do ludzi. Ale powiedzcie mi... Czy pamiętasz tego? Mówiłam. Czy... No ale co, nie mówiłam prawdy? Kuba mówi, że każdego ambicją było to, że został przez was po prostu skrytykowany bardzo. Później w drugiej, trzeciej. Chciałem się właśnie zapytać, czy potem ci ludzie stosowali jakieś triki, bo wiedzieli, co ich spotka. Bo Rudy się nie dostał, edycja, pamiętasz? Pierwsza edycja była wyjątkowa, no bo to naprawdę była sensacja ogólnoświatowa. Ten format w Ameryce był chyba rok wcześniej. Więc na castingi przychodziły dziesiątki tysięcy ludzi. Myśmy pracowali od godziny 8 rano do północy. No. Tak. Słuchając ludzi, bo nie chcieliśmy, żeby ktoś wracał do domu. Paliwo do podcastu Wojewódzki Kędzierski dostarcza Circle K. Mam pytanie bo ty jesteś w stanie powiedzieć, w ilu jury byłaś w trakcie swojej kariery? To jest gigantyczna liczba, to jest gigantyczna. Ja byłem 2 razy. Ktoś mnie zaprosił, żebym wziął udział i tak jak w rankingu utworów do striptease'u AC/DC You Shook Me All Night Long jest zawsze na topie i zawsze podobno jest wybierany zarówno przez klientów, jak i panie, które tańczą, to chciałem się zapytać, o jakie utwory z reguły wybierają młode dziewczyny albo młode chłopaki, bo z tego, co ja pamiętam, to jest ten sam sznyt. Jest meluzyna, jest jakaś Whitney Houston i każdy chce być tą Whitney Houston. Ja, taka dygresja, nie wiem, czy pamiętasz, Elunia, jak przychodzi dziewczyna, Jacek pyta, jaki utwór wykona, ona mówi Madonny. Mówimy, super, Madonny, nikt się nie śpiewał. A ona zaczyna, wsiadajcie, Madonny. Taką mieliśmy edukację. Wiesz, wokaliści się
podchodzą do... Dlatego mnie tak strasznie denerwuje trener wokalny. Mhm. Trener wokalny nie ma nic wspólnego z człowiekiem, którym się opiekuje wokalistą. Wokaliście naprawdę potrzebny jest umysł. Potrzebny jest rozum. I nie ma tu ścigania się... A to daj jak... przykład wokalisty bez rozumu polskiego. Och, ale to bym skończyła wieczorem. A to, nie wiem, 2-3 nazwiska, żebym wiedział, czy myślimy podobnie. Lękasz się? Nie lękam proszę. Się, bo już się ustawiłam na nielęganie i już i tak będę zhejtowana, to wiadomo. Ale mój ulubieniec programu... Rafał Brzozowski? Tak, Rafał Brzozowski to jest mój ulubieniec, cukiereczek. Okay. Cukiereczek. Znaczy, a po czym wnioskujesz? Nie dlatego, że go będę bronił, ale... Kiedy jeszcze go widziałam, kiedy w ogóle jeszcze widziałam, to widziałam taką przepaść w jego, taki przeciąg, że tam brakuje... Ale teraz pokazuje taki gest koło oczu. Coś. Wiatru, gest wiatru. A co, że tam w umyśle nie szaleją komórki? Tam nie szaleją. A czy widziałaś jego występ, widziała pani jego występ, kiedy śpiewał Phila Collinsa w jednym ze swoich telewizyjnych na show? Na całe szczęście nie. Ale ma bardzo wrażliwe serce. Feel it. Bardzo mocna rzecz. No dobrze, a ktoś jeszcze? Bo rzeczywiście on jest takim sztandarowym, trochę takim plastikowym... Takim podlizywaczem, takim... Bo po prostu nie cierpię. No ale poczekajcie, jak wam się mógł podlizać taki śpiewający... Ale podlizuje gość. Się widowni i jurorom. Był no taki też talent show, gdzie Mann siedział, Mann, którego uwielbiam. Szansa na sukces. Nie, to Mann siedział w jury. No co ty, to ja nie pamiętam. No był taki. Na pewno dobrze widziałeś, że to był Mann? Mietek Szcześniak był tam, był... Jakiś w TVP to w TVP było, było to parę lat jeszcze przed reżimem. I Brzozowski tam startował jako uczestnik. Jak on się podlizywał temu biednemu jury, aż mi było wstyd za niego. Dobrze, a może jakieś inne nazwisko, żeby nie czepiać? Nie, wystarczy. Dobra, wystarczy. A poczekaj, ale nie masz takiego wrażenia... że dzisiaj ten skład, o którym wiele osób mówi, nawet pamiętam Nina Terentyefi mówiła, że wasz skład pierwszy jest nie do podrobienia, stworzyliście ikonę dobrego zespołu. Nie masz wrażenia, że gdybyśmy my dzisiaj, Jacek Cygan, ty, Robert, świętej pamięci, ja, usiedli, bylibyśmy przeciętni. My byliśmy dobrzy. Ale bylibyśmy przede wszystkim niedopuszczeni. Już z samego sposobu bycia. To prawda. Znaczy, banoby się naszych reakcji, tak, dokładnie. Naszej wolności, bo dokładnie. Piotruś, mogę ci powiedzieć, nie było reżyserów. Myśmy ten program reżyserowali. Naprawdę. Poczekaj, jeśli mówi o tym Konrad Smuga, czasami Wojtek też, tak. Iwański, to nie jest prawda. Reżyserami tego programu były 4 nazwiska. Najbardziej tak. Zapędowska, Cygan i ja, wam potem Leszczuk. Wam nie mówili tego, co macie powiedzieć. Co? Ewentualnie sugerowali tego, może on jemu mama umarła. Słuchaj, była raz próba, przy następnym programie taki był z gwiazdami seriali. To ja nie pamiętam. Jak oni śpiewają. Jak oni fałszują, myśmy to nazywali. I pamiętam, że była sugestia od, nie powiem, dyrekcji jakiejś w każdym razie, żeby tam coś powiedzieć. I z posłannictwem przyszła kobieta bardzo znana. Wtedy asystentka i powiedziała, macie to powiedzieć i to jest prośba dyrekcji. Powiedziałam, w życiu. Możesz zapomnieć. Nie powiem tego, chyba żebym tak myślała. I to też mi daje pewną wizytówkę bezczelnej baby, która się nie poddaje. Była chytra baba z Radomia, bezczelna baba ze Starachowic. Czy słuchaj, bezczelną babo, uważasz, że w Polsce gorsza jest edukacja muzyczna dzisiaj, czy gorsza jest edukacja seksualna? Czy one są tożsame w swoim One są łomności? Tożsame w swoim idiotyzmie. To znaczy? Czy w nieistnieniu? Bo ja mam takie wrażenie... Jest, po pierwsze, pamiętasz, jak były live'y Idola, to myśmy się z Elą, ja jako perkusista... Ludzie nie potrafią taktować, nie potrafią znaleźć... Słuchajcie, ja jako młodszy mogę tutaj zabrać głos? Możesz. Czy wy nie uważacie, że my jako naród jesteśmy troszeczkę wykolejeni ze względu na to, że w tym kraju tak naprawdę nie było prawdziwego rock'n'rolla, punka, rewolucji seksualnej? Ale była kultura melodii, szła dzieweczka do jazdy. No tak, ale to było takie znikome, wiecie, że tak coś zawiało z zachodu, coś się pojawiło i tutaj tak naprawdę Słuchaj, nie na było takiego... Na pewno masz rację. Bumu. I na pewno nasze zespoły rockowe nie sięgały do pięt zachodnim. Na pewno.
Ale był taki moment, kiedy ja tkwiłam w tej takiej muzyce popowej, tej takiej ambitnej, co już nikt tego nie chciał słuchać. Mówimy o latach 80. Latach 80., gdzie była Grażyna Łobaszewska. Krystyna Prońko. Już tego nikt nie chciał słuchać. Przyszedł rock and roll. Tamte gwiazdy poszły w diabły, w ogóle nie były grane w żadnych mediach. Mhm. Natomiast szarpi druty zawładnęły sceną. To było też przegięcie. Wtedy to był okres TSA, a TSA moi kolesie, bo mieliśmy w kiblu u mnie w WDK-u ćwiczyli. Marek Piekarczyk śpiewał w kiblu. A jak? To powinna być tam tabliczka. A tu leżał słynny wokalista. Twórca Che Guevary. A, kochany, co tam się działo. Ale myśmy to naprawdę środowisko scaliliśmy, tych wszystkich rock'n'rollowców, jazzowców, aktor. O, palenie marihuany. Cicho. Przecież rzadko palę. Scaliliście to środowisko. Naprawdę. Scaliliśmy i przychodzili do nas aktorzy z teatru i robiliśmy coś innego. Mhm. A propos coś innego, to ty się odkaszlnij, a ja cię zapytam. No. Czy twoim zdaniem, znaczy wydaje mi się, że myśmy to ustalili już 20 lat temu, ale może coś się zmieniło. Czy twoim zdaniem Polacy dobrze słyszą? Bo ja mam takie wrażenie, że czasami ktoś u nas śpiewał, wszyscy byli zachwyceni i dopiero my mówiliśmy, ale byłeś pod dźwiękiem, no przecież to się w ogóle rozmija. To było... Ja mam wrażenie, że publiczność nie słyszy. Publiczność patrzy na emocje. Nie słyszy. Ma kłopoty z liczeniem na dwa. O tym mówię z Karerasem. Mhm. Te wspaniałe panie, które... One były zachwycone wszystkim wizerunkiem, nie? Czy na inne dziedziny i tym, życia. Że on jest znany w świecie. No, ale powiedzcie mi, czy ta wrażliwość też się przenosi, albo ewentualnie brak tej estetyki i wrażliwości przenosi się też na inne dziedziny życia? Na kino, na to, co jemy i tak dalej, i tak dalej? Piotrek, na całe szczęście pewne ewolucyjne zmiany są zauważalne. Mhm. I myślę sobie, że to we wszystkich dziedzinach. Przede wszystkim, wiesz, to, że byliśmy za ścianą wschodnią i że nie docierały do nas nagrania, instrumenty były nie do kupienia. Ciuchy, sztuka, wszystko. Wszystko. Byliśmy odgrodzeni, więc byliśmy bardzo złaknieni tego. A jak przyszła wolność, to zajęliśmy się disco polo. Wiesz, to jest ale niestety. Ale to ja ci zadam w takim razie pytanie, czy pozycja dzisiaj Zenka Martyniuka, którego chyba oboje uważamy za fajnego faceta. Fajnego faceta, skromnego, facet, bardzo. To jest powód do dumy, że lubimy muzykę i ją uprawiamy, czy powód do wstydu, bo jest ona w swoim splocie, nie wiem, harmoniczno-melodycznym gówniana? Wiesz, ja uważam, że to jest jednak powód do wstydu. A czy mówi się, pokaż nam swoją kulturę, powiem ci, dobra, kim jest. Czy nie jest tak, że media, pamiętacie, był taki program Disco Relax w niedzielę? Tak. Nie? I to była, pogardliwie mówiono, ulica, muzyka chodnikowa, tak, były żarty, dyskryminowano i tak dalej, nie? I to wlazło nam... No właśnie, gdyby może nie spotykało się to z taką niechęcią, to może nie byłoby tego boomu, który jest teraz. Słuchajcie. Że alternatywa zawsze musi być. Piotrek, przecież powiem ci trochę w inny sposób, ci odpowiem na to pytanie. Mhm. Pracowałam kiedyś w szkole muzycznej. I tam programy, wiesz, w pierwszej klasie musisz zagrać taką etiudę, a w czwartej taką, a w siódmej to już musisz zagrać Chopina. Potem, bo strasznie mnie to nudziło, poszłam pracować do szkoły podstawowej ogólnokształcącej. Jak wziąłem podręcznik, to tam było tak. Albo wysokie loty, Beethoven jakiś fragment. Nuty. W szkole, nuty podstawowej? W szkole podstawowej. Beethoven. Teraz uważaj. Chopina jakieś dzieło z dzieciństwa, ale nuty. I to było tak z trzy utwory. Teraz było z 7 patriotycznych, tak koszmarnych, że w ogóle tego nie do słuchania. I z 4 ludowe. I te ludowe były: o Jasicku, posłeś, gdzie tam, gdzie dziecko z miasta, nawet z Opola, nie wiedziało w ogóle, o co chodzi w tym. Mm-hmm. Folklor. I to był podręcznik do muzyki. No to rzeczywiście to można się zrazić. Słuchajcie, instrumenty, które były na zapleczu, to było 14 rozwalonych mandolin. Koniec. To można było zrobić 7 dobrych. Można było 7 zrobić, a nie było pieniędzy na to. Dobrze. Więc ale trzyma, no, skoro 14. Mówimy o kulturze muzycznej, całkiem niedawno, kiedy śpiewałem z Andrzejem Piasecznym w telewizji, słyszałam. Napisałaś mi SMS-a.
Kochany, nadal jesteś głuchy, ale robisz postępy. To było okropne, ale kocham cię, więc ci wybaczyłem. Można każdego nauczyć śpiewać, bo jest już ciągle... wam mówię. No. Nie wiem tego, czy można każdego nauczyć śpiewać, natomiast znowu do przeszłości. Jak przyszłam do pracy w szkole muzycznej, sama niewiele umiałam, bo miałam dużą przerwę, dostałam 35 sztuk dzieci sześcioletnich, z których 35, dokładnie pamiętam, z czego 4 śpiewały czysto, a reszta fałszowała. Po roku czasu pracy, no takiej 2 razy w tygodniu po pół godziny, czy tam po 45 minut, wszystkie dzieci śpiewały czysto. Czyli o czym to świadczy? Że można słuch wyszkolić. Piotruś, zaśpiewaj coś. Ja bym chciał, żeby Ela... Nie, ja też zaśpiewam. Naprawdę. Co zaśpiewasz? Ja zaśpiewam Piaska. Którego? Zostań, bo ta noc. Nie. Ale zaśpiewaj ty pierwszy. Ale miejmy w praktyce. Cokolwiek, zobaczymy, jak słyszysz. Ja to, co śpiewałeś na egzaminie, proszę. Dobra. Proszę. Poszła Karolinka do Gogolina. Poszła Karolinka. Strasznie się pesze. No, co jest dobrego? Słyszy bardzo dobrze, lepiej od ciebie dusz. Gamoń. Ale poczekaj, prosta piosenka. No to co z tego? Ale nie uważasz, że w timingu był słaby? Że nie było rytmu? Nie, słucham? W timingu, bo się wziął, właśnie w timingu był dobry. Ty jesteś w timingu dobry, ale nie za dobry. Natomiast Piaska poproszę. Ze słuchem masz problemy. Ja mam problemy ze słuchem? Teraz mi to mówisz? No zawsze ci to A ja cię woziłem, pamiętasz, jak ci nie chciałem za paliwo z Poznania jechaliśmy? Coś Lśgawica była? Czyli poczekajcie. On nie śpiewa, on recytował. Poszła Karolinka do Gogolina, a Karliczek za nią, za tą ładną panią, da. Bardzo słyszy dobrze. Gówno. Dobra, gówno, słuchaj. Ale dlatego, że masz dzisiaj urodziny, ci wybaczam. Jeszcze pani profesor, technicznie nie rozumiem. Pani profesor, bo ci lutne. Dobrze. Miał lutą. Czyli tak naprawdę na upartego, gdybyśmy my mieli z Kubą po 6 lat i byśmy trafili, tak. To można byłoby nas wyszkolić, tak. Żebyśmy... Jeżeli byście mieli rozmów wtedy. I czyli to jest tak jak troszkę z chłopakiem, z chłopczykiem, którego prowadzimy do szkółki piłkarskiej, koszykarskiej, pływackiej i dokładnie. Po prostu wyjdzie z jakimiś podstawami i nie będzie wstydu. Tak, nie będzie wstydu. Natomiast każde dziecko, które chce być biegaczem, na pewno ma jakieś predyspozycje genetyczne do tego, żeby tym zostać. Dobrze. Czyli rozumiem, że syn Piaska, jakby miał Piasek syna, będzie dobrze śpiewał. Nie, niekoniecznie. Może mieć predyspozycji genetycznych? Ale to wiesz, co z tymi genami to różnie bywa. One czasami po dziadka. Przerwa! To zrobimy przerwę teraz i zaraz wrócimy do Opola. Ty miałeś zaśpiewać Piaska. Wrócimy do Opola, bo ja chcę jeszcze pogadać o przyjaźni. A ja myślę, że zarzucę taki temat. Ela, nie wiem, czy będziesz chciała o tym rozmawiać. Nie ukrywajmy, lubiliśmy wypić. Tak. Masz te same zainteresowania dalej? Nie. To o tym pogadamy. Wojewódzki Kędzierski. Ruszamy dalej dzięki Circle K. Wojewódzki Kędzierski, naszym gościem pani Ela Zapędowska. Uwaga, przenosimy się do Opola, moi drodzy, i moje pytanie... W którym roku jesteśmy? Jesteśmy w latach 80., tak myślę. Ja jeździłem wtedy Ale pani dom był domem, no delikatnie mówiąc, otwartym. Tak. Kto się tam przewinął? Komu otworzyłaś? O Jezu, kogo by nie wymyśleć? Znaczy nie wymyśleć, muszę sobie przypomnieć. Czesław Niemen? Nie był. Beata Kozidrak? Rysiek Rynkowski. Rysiek był. Staszek Sojka? Staszek Sojka, jeszcze wtedy go nie znałam. Jacek Skubikowski? Jacek, znałam go później dużo. Andrzej Zaucha? Nie, ale z Andrzejem gadaliśmy w amfiteatrze bardzo fajnie, wielokrotnie. Krystyna Prońko? Znałyśmy się, poprosiłam ją, żeby posłuchała mojego zespołu. No to nie mam żadnych znanych nazwisk. No kto? Nie przypominam. Zespół, tam się działo. Zespół Golec Orkiestra. Michał Bajor? O, to już lepiej. Michał Bajor, bo ja go uczyłam w tym liceum muzyki, nie śpiewać. Okay. Muzyki go uczyłam. A ty go nauczyłaś tego, że on cały czas śpiewa Aznawurem? No to co, że śpiewa Aznawurem? Jest rozpoznawalny, jest. Ale Aznawur był pierwszy. Ja wiem, ale on ma inne vibrato. Bardziej kozie. To ty powiedziałeś. Do czego zmierzam? Do tego domu otwartego i tych gości z pierwszych stron gazet, tygodników zajmujących się muzyką. Czy pani ma znajomych z branży? Potrafi się pani kolegować z tymi wokalistami, którzy często... No właśnie. Nie. To co to znaczy branża w tym wypadku?
to są ci wszyscy wokaliści, których poznałam w międzyczasie tak zwanym. I tego jest całe mnóstwo. Prawie, bo wiecie, branża jest duża, wszyscy się znają i wszyscy się znają źle. Bo to jest krótkie są spotkania. To jest gdzieś tam w garderobie trzy słowa zamienione. Albo na zapleczu, zdanie, albo w słynnej zapleczu. Knajpie w Sopockiej. Tak, dokładnie. Leśnej. Albo po pijaku. Nie sądzę, żeby to były takie przyjaźnie, to są raczej później pretensje nieprzyjaźnie. Z tego, co mi ludzie opowiadają, jak reagują na siebie. Mm-hmm. W ogóle przyjaźń jest przereklamowana. No, są ludzie, którzy mają 3 miliony przyjaciół, z czego prawdziwych jednego. Albo a nie masz wrażenia, że w ogóle popkultura, świat mediów to jest kultura egotyków, narcyzów? Tak, tak, ciągłej rywalizacji. Tak. Ale też potrzeby tej rywalizacji, stwarzania takich sytuacji, tak. Budowania sobie endorfin. No dobrze, ale bo wiesz, my zaprosiliśmy cię też trochę jako nauczycielkę śpiewu, która widzi szerzej pewne zjawiska. Nie jest to dla ciebie dziwne jako nauczycielki śpiewu, że ten fenomen hip-hopu polega na tym, że młodzież dzisiaj nie śpiewa, tylko deklamuje. Czy to jest efekt tego, że nie uczyli się śpiewać, czy to jest po prostu wejście w modę i tak będzie teraz? To jest wejście w modę, już tak długo nie będzie, bo to się znudzi i przyjdzie nowy trynt. Mhm. Ale chyba tak łatwiej wyrazić emocje, wiecie? Oczywiście, że tak. Niż zaśpiewać czysto. Ale sobie przypominam, na jakim poziomie ten hip-hop był w okresie, kiedy myśmy kręcili Must Be The Music. Mm-hmm. Jakie to było prostactwo jeszcze. Taki hip-hopolo trochę. Hip-hopolo i to w ogóle był wstyd, żeby się pokazać w takim programie. I potem, jak się zdarzały coraz częściej zespoły, które, czy soliści, którzy mieli poukładane w głowy, mieli fajne bity różne, powgrywane, albo utworzone przez siebie. Różniasto, więc to wszystko ewoluuje. I mnie się wydaje, że zawsze tak było, od wieków, że myśmy się ciągnęli za Zachodem. I zawsze po iluś latach, ja pamiętam, jak Janusz Koman w latach, Jezu, jeszcze w Opolu mieszkałam, więc to musiało być 30 lat temu, prowadził taki zespół Fiesta. Był świetnie śpiewające, śliczne dziewczyny. Z nazwy tego zespołu pochodzi Ford Fiesta. Może. Samochód. Zainspirował pana Forda. W każdym razie ta Fiesta zaśpiewała na debiutach w Opolu hip-hopowy numer. Jakie było zgorszenie, w ogóle nikt tego nie zakumał. Okej. Okay. To było 30 lat temu. No, ale to nie jest tak, że hip-hop to jest trochę... znowu triumf szczerości w muzyce bez warsztatu? Czy autentyzm bez warsztatu, ale z ale emocjami? W ogóle muzyka rozrywkowa zrobiła się bezwarsztatowa. Dlaczego? No. Bo mnie się wydaje, że muzyka klasyczna już tak przegięła w perfekcyjnej dykcji. Przecież tego się nie da słuchać, jeżeli ktoś tak mówi wyraźnie. W takim udawaniu, przecież te wszystkie pozy przyjmowane przez klasyków, one są w ogóle z Księżyca, to bliżej Edyty Górniak. Ale słuchajcie, jest dokument o Gocie na Netflixie i jest pokazane to, jak on się zachowywał na scenie w latach 60-tych, 70-tych. To jest w ogóle absolutnie dla nas wizualnie nie do przejścia. No więc o inny świat. No ale pamiętajmy o kontekście historycznym wstecz. Strasznie ciężko jest zrozumieć świat wstecz, szczególnie jak się go nie doświadczało. Tak. Inne obyczaje, inne standardy, inna cenzura. To tylko dorzucę tutaj troszeczkę, że jednak teraz ci chłopcy, hip-hopowcy zbiorą lekcje śpiewu i pojawia się ten śpiew w tych utworach. Tak, to bardzo często się pojawia i to niezły. Mhm. No dobrze, a ty mówisz, bo powiedziałaś to chyba kilka miesięcy temu, że polska muzyka pop jest nudna jak flaki z olejem. Tak, bo dla mnie taka a co to jest. Znaczy? Znaczy, ja na przykład nie mogę słuchać RMF-u i Zetki, bo nie wiem, czy to śpiewa Patrycja Narkowska, czy to śpiewa jakaś Sarsa. Bo to jest cały czas kopiuj wklej, kopiuj wklej. No. Różni się to tylko czasami tonacją. Mhm. Czasem, że ktoś lepiej brzmi lub gorzej brzmi, a dla mnie to jest nierozróżnialne. Ale jest zapotrzebowanie na to, na taką szynkę mieloną. Bo taki jest świat. Ale wiecie, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tendencję czas trwania piosenki. Kiedyś 4 minuty to był singiel, teraz jest to około 2 minut. No, pamiętaj, singiel było też Hola Lota o Vlog, Bohemian Rhapsody też było... Mnie się chce żygać, jak słyszę utwory grupy Pectus. Mnie się chce żygać, jak słyszę utwory zespołu Bracia Golec. Przy kim tobie się najbardziej chce żygać, jak słyszysz?
Przy Brzozowskim. Jak ktoś bardziej? Ja kiedyś tak mówiłam o tej, co mnie do sądu pozwała, jak ona się nazywa, Andrzejewicz. Ale, Gosia Andrzejewicz. Gosia Andrzejewicz. Ale Gosia Andrzejewicz już nie ma na antenie, chyba w każdym razie jej nie Na pewno są anteny, gdzie ona jeszcze jest. Gdzie ona jest, na pewno. To Brzozowski. Ale ktoś bardziej taki warsztatowy, bo ty fajnie mówisz, że często średnio śpiewający faceci albo kobiety nazywają siebie artystami, a oni są wykonawcami. Ale kto najbardziej? Bo na przykład dla mnie Andrzej Piaseczny jest artystą. No pisze. Ale zobaczymy, co Ela. No. Słuchaj, ja mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o Piaska. On ma taką manierę brzmieniową, która mnie irytuje. Ale ja się do nich już przyzwyczaiłam i on zrobił parę fajnych rzeczy w życiu. A czy to nie jesteś taki facet, który po prostu ma w sobie jakąś pokorę i daje sobie sprawę ze swoich umiejętności? To go ratuje, bo jest fajny. Jest fajny, jest nie głupi, fajnie gada. Ale kto w takim razie jest twoim zdaniem po prostu średnio śpiewającym człowiekiem, który nazywa siebie artystą? Tylko nie mów o tym Brzozowskim znowu. Kto jeszcze? Bo ja nie... Wszyscy o sobie mówią teraz, że są artystami. Maja Chyży. Słyszałaś jakąś piosenkę Maji Chyży? Może słyszałam, ale nie rozróżniam. Mhm. Ale wiem, że jest dużo na Pudelku, bo Pudelek od czasu czasami włączam i są tam nazwiska, które ja znam tylko z nazwisk. Mhm. W ogóle nie wiem, kto to jest, co robią, nic. Ale ona nie... Ona, ja ją pamiętam z X-Faktora. Ona zawsze miała kłopoty ze słuchem, ze śpiewaniem, więc sprzedaje swoją intymność, swój ślub, ale swoje oczywiście, dziecko. Że tak. Kolczyki dziecka, fryzurę, ciążę. No, ale oczywiście, że tak, a co ma sprzedawać, jak nie ma nic innego? Porno intymność, znaczy to jest przerażające. Dla mnie nie. Ale kto jest jeszcze twoim zdaniem przereklamowanym, średnio Ale mnóstwo te Kasie Cichopki, to wszystko co... Ale nie, to są aktorzy, ja pytam raczej o świat estrady. O, estrady, no tam jest mnóstwo nazwisk, ja nie wiem, czy ktoś jest modelką, czy piosenkarką. Nie rozróżniam. To często idzie w parze. Często idzie w parze. Tak. Paliwo do podcastu Wojewódzki Kędzierski dostarcza Circle K. Powiedziała pani, że Piaska pani lubi, a odpuściła pani komuś na lekcji ze względu na to, że właśnie pani go lubiła? Że mogła pani docisnąć, a... Słuchajcie, to jest trudne, bo są uczniowie, których się lubi. Ja to lubię zawsze bezczelnych, tych, co się ze mną nie zgadzają, co się z mną kłócą. Mhm. Kocham takich. Czyli Doda. Bo znaczy, że oni ale mają używają, charakter. Mają, rozumiem, racjonalnych argumentów. Tak. I głupich, bo pani jest... Ale oczywiście, że tak. Okej. Okay. A czy twoja córka była bezczelna, że między wami była taka długa, zimna? Ale między nami ciągle zimna wojna. Ja znam przecież twoją córkę. No i widziałem wasze spotkanie i rzeczywiście jakby diapozon emocji był skrajny. Bo ona zawsze była córką tatusia. I my mamy niby wspólne RH na pewnych płaszczyznach, na których się zgadzamy, ale nie daj Bóg pod jednym dachem dłużej niż 48. Zawsze tak było? Tak. Ale to dlatego, znaczy córka ja tatusia. Nie wiem dlaczego. No ale byłaś przez nią odpychana. Sama mi kiedyś powiedziałaś, chyba to nie jest tajemnica. To może są właśnie efekty srogiego jurorowania jej młodości. Znaczy uważasz się za fajną matkę, że byłaś dobrą? Nie. Ja na przykład dzisiaj, jak wiesz, kochałem moją mamę, ale listę zarzutów, którą mam gdzieś w sercu, ciągle uzupełniam i to nie są fajne zarzuty. Znaczy, no, domyślam się. No. Kuba, bo ja ci coś powiem. Jeżeli się ma taką pasję, jaką ja miałam, i taką niezagospodarowaną, bo ja tak się długo bujałam w tych szkołach muzycznych, w tych podstawówkach, w tych bzdurnych... Ale czego nie zagospodarowałaś? Nie zagospodarowałam swojej pasji. Czyli? Czyli tego, co mnie posadziło w muzyce rozrywkowej. Mm-hmm. Czyli kształtowania ludzkich głosów, znaczących... Tak, pracy głosów. W ogóle, poznawania, uczenia się. I te dzień, w którym ja zaczęłam pracować w muzyce rozrywkowej, to był 2 lata po jej narodzeniu. Mm-hmm. Nie muzyki, tylko twojej córki. Tak. Mm-hmm. I no, rozumiem, że ją opuściłaś. I ta pasja mnie tak wciągnęła, że była babcia, więc za mało jej czasu poświęcałam na pewno. Mm-hmm. I ja sobie to wyrzucam i wiem o tym, że tak było. I myślę sobie, że w ogóle dzieci branży, znowu branży, taka, która tak eksploatuje człowieka emocjonalnie,
myślowo, bo cały czas kombinujesz, myślisz, że jesteś cały czas w innym świecie. Mhm. Kiedy wracasz do życia normalnego, to trochę obojętniejesz na to życie. Mhm. No, oboje znamy przykład, no Kaja mi kiedyś opowiadała, że była w trasie, jak jej syn zrobił pierwsze kroki w domu. Tak. Robert Gawliński mi kiedyś wyznał, że zdał sobie sprawę, że ma bliźniaki, jak one miały 6 lat, bo on był w trasie, bo tak. On świętował sukces wilków. Tak. A jaką radę byś dała ludziom z show biznesu, jak no, zostają rodzicami? Słuchaj, ja nie jestem ciocia rada. Ale nie, z doświadczenia, rada. Bo z tego, co mówisz, to takie gorzkie, że poświęciłaś się pasji, nagle zorientowała się w pewnym wieku, cholera, przecież ja mam córkę. Tak, tak. No. Ale czy to w ogóle jest do nadrobienia? To nie jest do nadrobienia. To jest absolutnie do nadrobienia. To nie jest do nadrobienia. Bo powstają pewne schematy, potem wiadomo, mamy z człowiekiem do czynienia, który ma swoją wrażliwość, ma swoje słabe punkty i nie da się tego zrobić. Wojtek Bojanowski też był naszym drugim gościem tutaj w audycji. Powiedział o tym, że on nie potrafi się odnaleźć w świecie pokoju, że jak wraca właśnie z misji, kojarzysz Wojtka, nasz pojawia się w domu i nie potrafi się w tym normalnym znaleźć. Drażni go spokój. W show biznesie też nie jest tak, że się wraca z trasy, wraca się z prób i siedzisz przed tym telewizorem i po prostu jesteś ta nuda zabija. Tak. Słuchajcie, bo to jest tak, że jeżeli pracujesz w sklepie mięsnym, zamykasz sklepy mięsne tam o którejś, niech to będzie 20 nawet, to idziesz do domu i nie myślisz o cielęcinie, która została i nie myślisz o tym. Natomiast to są emocje połączone z jakimiś artystycznymi zagwozdkami, które próbujesz rozwiązać. I to cię tak absorbuje. Nie można poza tym oddzielić życia prywatnego od zawodowego, bo telefony dzwonią sobota, niedziela, noc, nie noc. Mhm. Że tutaj te granice, jeżeli sobie sam ktoś nie wyznaczy, są tacy ludzie, którzy świetnie prosperują. A ty nie miałaś kłopotów, jak naprawdę, jak pamiętam, jak Zygmunt Solorz, zwany wtedy Piotrem Żakiem, przynosił nam wyniki oglądalności i my się dowiadywaliśmy, że finał Idola oglądało 9 milionów ludzi, że od czasu wizyty Jana Pawła i Whitney Houston był to największy wynik, to nie miałeś czegoś takiego, że to było live. I że bo ja miałem takie momenty, to kiedyś mi Janusz Gajos o tym opowiadał. Tłum ludzi, wszyscy coś chcą, krążą niezwykłe emocje, potem wracasz do domu i zostajesz sam. Albo z kimś, kto jest zupełnie z innego świata. Nie miałaś takiego dysonansu? Ja miałam po pierwszym Idolu, kiedy ja sobie, bo w ogóle ja zgadzając się na Idola, sądziłam, że to będzie jakiś marginalny program, który sobie będzie leciał takie gdzieś tam. Pitu. Znaczy, dodajmy, że wtedy Polsat nie miał najlepszych notowań. Notowań, to ja pierwszy, sama, to ja sama pierwszy, przez nie chciałam w Polsacie występować. No, no, dlatego ja się zdecydowałam dopiero po wizycie w produkcji. Fremantle, tam się spotkaliśmy. Tam się spotkali. Ale czy był casting taki, że wytypowali 5 ale Elza Pendowskich, 4 Kuby Wojewódzkiego, czy zadzwonili do każdego z nas. Do każdego to wsadzili z was do jednego pomieszczenia. Piotrek, mówią, gadaj, ja miałam taką sytuację, pracowałam w teatrze, przepraszam, że przeklnę Roman. Ale tak jakbyś się czepiała teatru Roman. Jest okej. Okay. Ale jest okej, okay, oczywiście. Więc w teatrze Roman... Michał Milowicz tam pracuje. Ależ oczywiście, mój kolega i wychowanek. O. No trudno, nie wszystko ci w życiu wyszło. No, kochany, ale ile mi wyszło? No, no. I pamiętam, że tam ja przygotowywałam do premiery i potem bujaj się Fela i ja nie miałam środków do życia. I sobie, co ja będę robić? Poszłam na fajkę do holu, jeszcze wtedy wolno było palić, i jest telefon. Czy ja w programie Polsat taki ten? Ja sobie myślę, nie. W Polsacie nie. A pamiętasz, kto zadzwonił? Do mnie Kasia Szałańska zadzwoniła, a producentka. Nie, do mnie facet. I chyba Paweł ten... Pamiętasz go, Pawła? Mam go w telefonie jeszcze. Paweł czy Rafał? Paweł. Nie pamiętam Pawła. Ale ja pamiętam. Musieliśmy go zniszczyć. A mówię, ale jak pani ma wątpliwości, to niech pani przyjedzie. I tam wtedy pojechałam do tej produkcji. Tak. I wtedy pokazali londyńską edycję, bo to, która to była... jest bardzo ważne, był tylko w Anglii, Polska była drugim krajem, który kupił Idola. Drugim krajem to po miesiącu, czy tak. po dwóch miesiącach. Nie wiedzieliśmy... Czyli tutaj szapoba dla Polsatu, że się zdecydował. Tak. A żebyś wiedział, tak. Powiedział mi Piotrek Radzymiński, że Idol był w TVN-ie, w jedynce i w dwójce. Nawet Nina go miała. I pierwszy się Polsat zdecydował, żeby go kupić. No, no. Natomiast ja nie pamiętam
W ogóle nie wiem tego do dzisiaj. Kto mnie, że tak powiem, wytypował? Mi się wydaje, że Jacek Cygan. Że im zasugerował, że jest fajna, ostra z charakterem nauczycielka. A może panowie z Buffo? Ale co oni mieli do gadania? Albo jakaś skrzywdzona gwiazda. Rafał Brzozowski już żył? Urodził się właśnie. Ale powiedzcie mi, no poczekajcie, bo takie formaty mają wielką Biblię, są bardzo, bardzo, wszystko jest określone. W angielskiej wersji też było czterech jurorów? Też? Też było. Był taki fachowiec właśnie stricte od śpiewu, trzech dziennikarzy, twórca. Tam jest ten Simon, który jest... Simon Cowell. Świetny jest. No dzisiaj go oglądam... Bezbezczelny jest, bezpośredni, ale, co on, ale widać szlachetność w nim samym, reakcji. Bo wiesz, ja sobie w telewizora to ja nie widzę, ale jak sobie siedzę przed komputerem, to ja widzę. I pani Zosia mi jest niepotrzebna. Ja sobie patrzę na jego reakcje. Jego reakcje są genialne. Tylko pamiętaj, Ela, bo Piotruś tego nie wie i nasi słuchacze, bo wspominamy rzeczy stare, że po pierwszym, nie wiem czy pamiętasz, pierwszy casting wytypowaliśmy Kubę Rutnickiego, dzisiaj posła. Tak, posła, jasne. I ja mu powiedziałem, tak źle śpiewał Dżem. Ja miałem, wracałem z imprezy i miałem gumową głowę Godzilli. I powiedziałem, że jak zaśpiewasz ten Dżem w tej głowie Godzilli, to przejdziesz, tak. Pamiętasz? I on tak to zrobił. I on doszedł do finału. Tak. Tylko to było tak, że skończyły się zdjęcia i przyszedł do nas, on miał Brzozowski na imię producent, jeden z producentów, pamiętasz? I powiedział, słuchajcie, przy takim waszym zachowaniu, szczególnie Kuby, ten program nigdy nie trafi na antenę. Producenci tego programu się wystraszyli naszych reakcji. A powiedzcie mi, czy, bo mówimy tutaj o tym powrocie do domu, nie? Że nie potrafimy sobie poradzić w... Zaraz no. Ci powiem, Piotrek, jak to ze mną było. Wiesz, ja mieszkałam w bloku, byłeś tam. No byłem u ciebie, tak. Na Katalońskiej. I wiesz, ja jestem luzacka. Wiesz, ja ślepa, to ja nie odróżniam, czy mam ładną sukienkę, czy jakiś rozciapany. Jesteś karcia. Bardzo ładnie ekry ubrana. Ach, tak, oczywiście. To jest szare. Szare ekry, kurde. Tak, z przewagą czerwieni. Krótkowic. Uwa, to jest szare? Muszę was pilnować. I no. Słuchaj, i wychodzę do sklepu w kapciach jakiś tam, tam po pietruszkę i dwie marchewki. I naraz tak jak zawsze mówi dzień dobry, bo tam się znali ludzie. O, Zapędowska wyszła. I to mnie przeraziło. I pamiętam drugi epizod z tym, że po nazwisku ktoś z bloku, z piętra krzyczy: Zapędowska, a powiedz kurwa, jaki jest wojewódzki? To było pytanie przekleństwo Leszcza zawsze. I ja, słuchajcie, ja miesiąc nie wychodziłam z domu. Naprawdę. Ale wiem, czy pamiętasz nasze pierwsze spotkanie, jak po pierwszej edycji, która rozwaliła rynek, zaproponowali bardzo szybko drugą. Tak. I my się umówiliśmy w knajpie we czwórkę, żeby negocjować, bo warunki finansowe. Bo myśmy zarabiali po prostu... Jakie to były pieniądze? Śmieszne jak na dzisiejsze czasy. Naprawdę? To było, ale to było żenujące, powiedziałabym. Nie wiem, jaką ty miałeś stawkę, ale ja miałam żenujące. Ja miałem chyba na jego minie, 150 tysięcy za odcinek. Żenujące pieniądze. Ale do czego zmierzam? Że wyszliśmy z jakiegoś kafe, pamiętam, w tym, gdzie był multiplex, kiedyś Kino Moskwa, i szliśmy chyba do taksówki. I ja pamiętam, że samochody... Ja się czułem jak Backstreet Boys. A to jeszcze w czwórkę. Tak, szliśmy we czwórkę. Tak. Jakby szedł Brad Pitt, Al Pacino, rozumiesz? Tak. I jeszcze dwóch znanych aktorów. Myśmy sobie naprawdę bardzo późno zdali sprawę, że ten... Jak leciałem potem za nią muchą, którą zresztą poznałem w trakcie dola do Tajlandii, to jak jedna stewardesa podeszła po zdjęcie autograf, to cały samolot stał w kolejce. Tak. Ja nie spotkałem nigdy w życiu tak silnego uderzenia popkultury jak po Idolu. Tak. No. A powiedz mi, bo... Czekaj, bo jeszcze Piotrek... Ja chciałem, ale już mi wybili... A, już wiem, bo wy byliście jakoś tam obyci w tym show biznesie, nie? No każdy ale gdzie tam? Ja byłam... Jacek, ja ale prowadził program płynie jak muzyczna rzeka, przyjaciel dyskoteka, ta. No. Dobra, ale pytanie jest takie, no bo ale jednak w okolicy... Bardzo ładne to było, prawda? Tak. No. A to ja śpiewałem. Cicho bądź. Ale ty korzystasz po prostu z niedyspozycji gościa. Chodzi mi o to, że wy jakoś w show biznesie funkcjonowaliście. Ja nie funkcjonowałam. Ja uczyłam piosenkarzy. Ale uczyłam tam górniak kogoś jeszcze. Ale mnóstwo innych. O co mi chodzi? Którzy się nigdy nie przyznają do tego. Mówimy o tym powrocie do domu. I te dzieciaki, które były jak na koloniach przez miesiąc, rywalizowały o to, żeby się znaleźć w tym finale. I czy... Te dzieciaki potem potrafiły się odnaleźć, że ta historia, te kolonie się kończyły?
Myślę, że to były duże dramaty. To była dramatyczna historia. Ale też nasze wytwórnie płytowe bardzo to zadbały, że oni się pogubili. Nawet laureatka się tak pogubiła, ale do dzisiaj się myślę, że to jest wielka niesprawiedliwość. Bo to było... Czy naiwność? Tuż po transformacji jeszcze, tak umówmy się, że to były pierwsze lata. Oni wszyscy się zachowywali jak wielcy producenci światowi, a oni gówno wiedzieli o rynku polskim. Jak robić, jak pracować z dzieciakami. Co z nimi robić, jakie utwory. Pamiętasz, jak na finale Idola... Wspólną piosenkę wykonali. Wspólną piosenkę dla czterech finalistów. Bez sensu, każdy był inny. Nie, żenująca piosenka, bardzo zły tekst. Tak. Jakiś nepotyzm tam zadziałał. Może się wydawać. Pamiętasz, bo nie wiem tego, nie chcę pamiętać. Taka piosenka pięknie była. Według mnie pięknie zaśpiewałeś, ale zobaczcie, że ci, którzy mieli jakieś tam schody, nazwijmy to. Ale schody w górę czy w dół? Schody w górę, w dół. Typu Krzysiek Zaleski, nie? Wygrał pierwszą edycję, drugą edycję. Ale potem się troszeczkę pogubił. I teraz myślę, że paradoksalnie to pogubienie pomogło mu w zostaniu w tym, kim jest. Bo jest, ale Piotr, uważam, że Krzysiek Zalewski od samego początku był świetny. Mhm. Tylko on się w ogóle wszyscy odżegnują od programu. Bo tak jak gdyby... Monika Brodka miała taki moment rzeczywiście, że jakby wyrzuciła ze swojego CV bycie laureatem Idola, a to ją de facto nominowało i dało szansę na... Miała szansę poznać takich ludzi. Ale słuchajcie, jestem przed stacją Polsatu w jakiejś innej zupełnie sprawie. Parę lat temu dzwoni do mnie dziennikarz, jakiś debil. Może ja byłem. Nie pomógł, ja nie mam numeru, to nie wiem, na pewno. I mówi tak... Czy pani wie, że Brodka zrezygnowała ze śpiewania piosenek i chce iść do szkoły filmowej na... Tak, ona zrobiła parę reklam, teledysków, tak. I ja mówię tak, to świetnie, bardzo się z tego powodu rozwija cieszę. Rozwija się dziewczyna. Mówię, bo pozna inne rzemiosło, światy, które będzie ją wspomagać. I ten dziennikarz nie mógł uwierzyć, że ja na to przystaję. No też miał bardzo wąskie horyzonty i tezę. No. A Monika, z tego co wiem, jest w Papaya Films. Mógł być Rachoń z TVP Info. Jest w Papaya Films, czyli bardzo poważnej agencji, jako jeden z reżyserów, którego można wynająć do produkcji światowej. Ale to jest super, że ona jako artystka jest ciekawa i rzeczywiście ciekawa ma ten życia, ciąg bo na to bramkę. To jest super. Bo to była też panienka, która mówiła nie. Ona była głupazem, góralski charakter. Pamiętam, jakie mieliśmy z nią kłopoty. Ona była bardzo suwerenna, bardzo niezależna i jak na swój wiek, bardzo odważna. Tak. To na tym wygrała. No. Ela, ostatnie pytanie, bo tak zarzuciłem pół żartem, pół serio. Rzeczywiście prowadziliśmy wtedy fajne życie, głównie z Jackiem i z tobą, czasami też z Robertem, no nie ma co ukrywać. Nasza trójka trzymała się chyba bardziej niż czwórka. Kiedyś zapytałem świętej pamięci bliskiego mi człowieka i sąsiada i kumpla Tomka Stańkę, co jest lepsze w show biznesie, kieliszek wódki czy joint? A on odpowiedział, najlepsze jest jedno po drugim. Czy ty jesteś z tego pokolenia, gdzie show biznes niszczyła wódka, czy już narkotyki? Ja jestem z tego pokolenia, gdzie wódka niszczyła, ale potem jointy. Mm-hmm. Potem jeszcze cały okres opolski... A to było widać też w Opolu, na festiwalu? Ale pewnie, ale że jointy tak. Jointy czy twarde narkotyki? Nie, jointy. Wtedy były jointy. Ale były też twarde narkotyki, które... A co chcesz powiedzieć, że Maryla Rodowicz przyjeżdżała i brała koks? Nie wiem. Powiedz, że nie. Nie wiem. Dobra. Dziękujemy bardzo. Nie, ale poczekaj, nie, bo chodzi o to, że ja pamiętam, obaj mamy ten przywilej, że ja pamiętam, że mi Czesław Niemen w samolocie opowiadał, Tadeusz Nalepa mi opowiadał, Zbyszek Wodecki mi opowiadał, że wódka zabiła wiele karier. Obcięła top szczyty ale ludzi, którzy naprawdę mogli zajść daleko w świecie. Bo problem polega w jednak pewnej wrażliwości artystycznej, którą jeżeli artysta jest artystą, to ma. Tak samo jak Edytę zabiła. Zresztą jej odjazdy i te wszystkie wypady w kosmos to są spowodowane tym właśnie. Ale co, alkoholem? Czy nie, drogami? Myślę sobie, że nad wrażliwością. A jak ona to, że to się wypaczyło i że to poszło gdzieś w kosmos, to jest inna rzecz. Ale myślę sobie, że przyczyną tego jest nadwrażliwość. Jakby o niej nie mówić. Ona jest nadwrażliwa. Nigdy bodziec nie był adekwatny do reakcji. Nigdy. Od dzieciństwa. I to samo ma każdy wrażliwy człowiek. I albo zboczy, albo pójdzie swoją drogą, albo poboczy, jak Krzysiek Zaleski i świetnie.
Znaczy, ja mam wrażenie, że Krzysiek Zalewski urodził się nam jako fan Iron Maiden w Idolu i zdał sobie sprawę, że on ma zupełnie inny pomysł na siebie, tylko go jeszcze nie znał. Oczywiście, dlatego był, bo gówniarstwo. Ale był warsztat, do tego. Ale on, wiesz, on grał w Heju, był klawiszowcem. Ja był wiem. Muchami. Tak, był chłopakiem, który jakby służył do mszy muzycznej i dopiero wtedy znajdywał swoją drogę. Ale jak sobie osiemnastolatka zapytasz, kim on chce być? No kosmonautą, no. Mm. Przecież to jest głupota, no. A głupotę trzeba sobie też pielęgnować. No, a kim chce być Elżbieta Zabędowska? Jeszcze. Porządną, zrównoważoną staruszką. Ale ty jesteś, zostałaś już babcią, czy jeszcze nie? Nie. Ale będziesz, myślisz? Czy... Nie. A co, córka nie chce? Tak? Nie chce kontynuować rodu Zabędowskich? Czy to delikatny temat, czy mam mój swoje źle? Nie wiem. Nie rozmawiałam z nią na ten temat. Okej. Nie, bo to ciekawe, prawdę mówiąc. Bo będzie pani ciocią. Babcią. No słyszałam. A, no, ale to ci zadzwonię prywatnie, ci opowiem, tak. Jak będzie córka, dam jej na imię Elżbieta i będę jej nienawidził. Ale koniecznie. Będę jej na drugie Maryśka. Marysia to po mojej mamie. W ogóle mam taki pomysł, żeby moja córka się nazywała tak jak moja mama, bo to zawsze Marysia? Jest... Jakiś... Tak, bardzo Marysia. Ładnie. Marysia, bo to jest... jeszcze, jeżeli się urodzi chłopiec albo trojaczka, to będzie Marysia, Ela i Jacek. I a Robert, jak będę miał papugę, to ją nazwę Robert. Nie, ale nie śmiejmy się, bo szczerze mówiąc... Można o Robercie powiedzieć dużo kolorowych rzeczy, ale za wcześnie. Za wcześnie ja ci powiem, że naprawdę mnie jego śmierć wstrząsnęła. Szczególnie, że on miał, tak jak miał wielki bałagan w swoim życiu, miał też wielki apetyt. Może tego nikt nigdy nie powiedział, ale on miał chyba trzy problemy w Idolu. I te problemy to była Ela, Jacek i ja. I to było czuć. I chyba zaczął się ścigać z niewłaściwymi ludźmi i chyba na niewłaściwym torze. I... Tak, bo myśmy wcale nie chcieli się z nim ścigać. Tak, no, ale miał coś takiego i to go jakoś tak... Stracił kontrolę chyba nad prędkością i kierunkiem. To ostatni raz, Kuba, zaśpiewa mi dzisiaj 100 lat. Niech ci gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, żeby wszystkie twoje dzieci były białe. Elżbieta Zabędowska była naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy, Elunia. Tobie 100 lat już nie życzę, bo to chyba nawet... Bo ja już jestem, przekroczyłam. No nie wypada. Ktoś włączył w trakcie, to podcast za chwilę wszędzie. I na długi weekend naprawdę warto, bo chyba poza Rafałem Brzozowskim dotknęliśmy jeszcze osobiście z 15 osób. Dziękujemy. Partnerem podcastu jest producent bezalkoholowego piwa Buch.